To nie tylko kwestia gospodarki wolnorynkowej, ale także bezpieczeństwa narodowego. Jeśli chcesz być niezależnym państwem, musisz zapewnić sobie niezależność żywnościową. Nie będą w stanie zrealizować tego na czas za pomocą dotychczasowego sposobu. Rozpoznać, dostosować i zmienić strategię. Spójrzmy teraz na siebie. Załóżmy, że ta droga, którą podążamy, to amerykański system polityczny. Widzicie ten most na górze? Musimy go minąć za minutę, ale właśnie na nim utknęliśmy, bo nie możemy się tam dostać. I wiesz o tym równie dobrze jak ja. Znam ludzi w wieku 20 i 30 lat, którzy nie będą chcieli mieć dzieci, ponieważ mówią: nie będę narażać istoty ludzkiej na to, co nadchodzi. Czy myślisz, że moje dzieci, które są 15 lat młodsze, powiedzą: Boże, zawsze chciałem, żeby moje dzieci dorastały w Mad Maxie, jedząc jaszczurki z drogi i mordując sąsiadów, aby zdobyć szklankę wody? Chodzi o to, że wszystko runie. To właśnie dzięki Twojej pasji i pasji wielu innych osób mam nadzieję na demokrację i przyszłość tego kraju. To jest to, czego potrzeba, aby nastąpiła zmiana. Myślę, że żyjemy w zmanipulowanym systemie. I myślę, że bardzo trudno jest wyrwać się z tego nieuczciwego systemu, ponieważ pieniądze mają znaczenie. Wczoraj jechałem z San Francisco autostradą numer 5 i przez 300 mil jechałem zderzak w zderzak. I można pomyśleć: Boże, to tylko niewielka jej część. W tych dużych obszarach miejskich, takich jak Los Angeles czy Nowy Jork, wiemy, że żyjemy dla wygody. Żyjemy tutaj, ponieważ funkcjonuje tu cywilizacja, ale wiemy też, że jest ona stosunkowo krucha. Zależy od zasilania, zależy od wody, zależy od żywności, zależy od magazynowania. Zależy od bezpieczeństwa i ludzi przestrzegających zasad i praw. A do tego wystarczą tylko niewielkie zakłócenia, czy to przez klęskę żywiołową, zmianę klimatu, zorganizowaną przestępczość czy wojnę, czy też przez siły zewnętrzne. I już mamy do czynienia z katastrofą. Łatwo jest zobaczyć, jak wszystko może się rozpaść. Długie tunele są teraz ciemne jak smoła. Systemy komunikacyjne i telefoniczne przestały działać. Na autostradach samochody po prostu zjeżdżają na pobocze, jeśli znajdą miejsce z zasięgiem. Ludzie stoją teraz w kolejkach przed supermarketami, nie chcąc do nich wchodzić, mając tylko nadzieję, że w końcu zostaną otwarte. Era como si fuera un lugar desierto, porque no tenía cómo comunicarme ni cómo buscar ayuda. No tenían agua, no tenía luz, no había medicinas. Połączenie wagi dowodów naukowych. Dynamika systemu finansowego sugeruje, że w odpowiednim czasie zmiany klimatu zagrożą stabilności finansowej i długoterminowemu dobrobytowi. Wszystkie pieniądze świata nie uchronią nas, gdy wszystko zacznie zawodzić. I wtedy ludzie odkryją, że nie można zjeść płaskiego telewizora i nie można zjeść niemieckiego luksusowego samochodu. To jest wojna. I to znacznie poważniejsza niż II wojna światowa, ponieważ jeśli przegramy, wszyscy zginiemy. To znaczy, ty już będziesz martwy. Więc może to nie dotyczy ciebie tak bardzo, ale nie chcę, żeby moje dzieci umarły z głodu. Zdecydowanie za wcześnie mnie skreślasz. No dobra, jeszcze 20 lat. Brzmi nieźle, prawda? Tak jest. To wspaniała część Ameryki. To jak amerykańska ikona. Moje pokolenie to Beach Boys, Surfing USA. No wiesz, raj dla turystów. Ale gdybym był turystą z innej planety i pomyślał: odwiedźmy Ziemię, wtedy mój specjalista od podróży powiedziałby: no cóż, jest zamieszkana przez około 10 miliardów mięsożernych małp i są uzbrojone.
Moim celem jest zobaczyć swoje dzieci, jak są dorosłe, wykształcone, żonate i chcę mieć prawnuki. To jest mój cel. Jeśli chcesz doczekać się wspaniałych wnuków, musisz pomóc im zbudować środowisko, w którym przetrwają. Chcę, żebyście zobaczyli fakty takimi, jakimi mi się wydają. Zajmuję się bezpieczeństwem narodowym. Właśnie na to poświęciłem swoje życie, próbując chronić Amerykę, konstytucję, sposób, w jaki żyjemy i naszą przyszłość dla naszych dzieci i wnuków. Kocham mojego tatę. Obaj troszczymy się o bezpieczeństwo. Obaj martwimy się o przyszłość, ale zdecydowanie różnimy się perspektywą pokoleniową. Teraz rozumiem jego pokolenie, ponieważ dorastali tuż po II wojnie światowej, w okresie wyżu demograficznego. Dorastali w świecie większych praw, większych pieniędzy. Gospodarka stale się rozwijała. Widzieli, jak przeszliśmy od dość prymitywnego społeczeństwa przemysłowego do tego, co mamy dzisiaj. Imperia powstawały i upadały. Około 200 lat temu ludzkość nagle odkryła, jak skuteczniej pozyskiwać energię z Ziemi. Na początku ery przemysłowej chodziło o węgiel i Anglię. O silnik parowy, który mógł wykorzystać ten węgiel i rozprzestrzenił się na cały świat. Zaczęliśmy czerpać tę energię i zbudowaliśmy z niej cywilizację. A ceną, jaką płacimy, jest karbonizacja atmosfery i zmiany klimatyczne. Tak, to jest finał. Kiedy mówisz o II wojnie światowej, każdy miał swój wkład i wykonał swoją pracę. To było 75 lat temu. Teraz jesteśmy zaangażowani w 19-letnią wojnę. Podczas tej 19-letniej wojny kazano nam robić zakupy i kupować coraz więcej rzeczy. Nigdy nie kazano nam niczego oszczędzać. Nigdy nie kazano angażować się w działania wojenne. Nawet obniżono podatki, kiedy poszliśmy na wojnę. Zgadza się, dwa razy. W hazardzie kasyno jest zawsze górą i jest to ustawiona gra. Tak po prostu jest. Podobnie jak system bankowy w naszym obecnym systemie politycznym. Wszystko jest sfałszowane. Ludzie nie mają rzeczywistego wyboru w wielu sprawach. Owszem, ludzie mają wybór, czy pojechać do Vegas. Kiedy kandydowałeś na prezydenta, jeździłem po całym Nowym Meksyku i innych miejscach. W 2003 roku myślałem tylko o tym, że nie możemy budować gospodarki na striptizie, hazardzie i metamfetaminie. Przez ostatnie 20 lat podejmowaliśmy wspólne wysiłki, aby tego dokonać w tym miejscu. Nasza firma zaspokaja potrzeby ludzi. Społeczeństwo Ameryki wygenerowało ogromne ilości wolnego czasu. Próbowali odtworzyć atmosferę Imperium Rzymskiego w samym sercu Vegas. I co ciekawe, atmosfera przypomina późne Imperium Rzymskie, czyli wszystko się zgadza, bo Imperium upadło. Mamy wystarczająco dużo sprytu, wiedzy i świadomości, by wiedzieć, że musimy dbać o Ziemię i chronić ją, ponieważ to tutaj żyjemy. Kochamy więc cywilizację, ale musimy zmienić sposób, w jaki podchodzimy do naszych przedsięwzięć gospodarczych. Świat boryka się z najgorszym kryzysem finansowym od lat 30. ubiegłego wieku. Wyrządzono wiele szkód. Kiedy słyszą o pakiecie 700 miliardów dolarów, od razu myślą, że następnego dnia wszystko będzie lepiej. Jesteś świadkiem ogromnej utraty majątku. Jeśli połączymy system finansowy z innymi możliwymi skutkami kryzysu, zdamy sobie sprawę, że stąpamy po lodzie. Panika płynąca przez telefon, na parkiecie. Inwestorzy próbujący w pośpiechu dostać się do punktu sprzedaży, aby pozbyć się swoich zasobów. To, co ludzie budowali przez lata, zostało utracone.
W pewnym momencie pojawia się ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Martwimy się o zadłużenie Grecji, martwimy się o zadłużenie Włoch, dług Hiszpanii. To znaczy, jak do tej pory zostało to opanowane, ale nie możesz zobaczyć, co robi Departament Skarbu USA. Robimy wiele z rządem USA, aby system działał. Po prostu nie wiadomo, jakie są ograniczenia. Jeśli więc zastanawiasz się, jak możemy być światowym liderem w naprawianiu gospodarki i klimatu, musisz dokonać inwestycji już teraz, ponieważ nie można czekać, aż będziemy jak Somalia. Można zauważyć, że Somalia nie ma wielu programów infrastrukturalnych, które finansuje. Nie przekraczają granic technologicznych i to nie dlatego, że ludzie w Somalii są głupi, nie tylko dlatego, że żyją podczas wojny domowej, ale dlatego, że nie mają kapitału, nie mają zasobów. Kapitalizm jest organizacją ekonomiczną. Jest to sposób organizowania gospodarki, który koncentruje się na próbach generowania przyszłych zysków wykraczających poza dzisiejsze inwestycje. Chodzi więc o ekspansję. Chodzi o to, by w przyszłości zarabiać więcej niż obecnie. Kiedy pożyczasz pieniądze, banki chcą naliczać odsetki nie tylko ze względu na ryzyko, ale także dlatego, że chcą, aby kapitał wracał do nich, a nie tylko odpływał i to wszystko. Ponieważ chcą mieć pewność, że kapitał rośnie, a w ten sposób budujesz bogactwo i zwiększasz swoje aktywa. I to właśnie ten dług umożliwił to wszystko. Jest to czynnik przyspieszający wzrost gospodarczy. Dopóki firma jest w stanie obsługiwać ten dług, wszystko jest w porządku. Ale dług konsumencki, jeśli nie może być obsługiwany, stanowi problem. Dług hipoteczny, jeśli nie może być obsługiwany, jak zauważyliśmy, jest problemem. A dług krajowy, jeśli nie może być obsługiwany, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Aleksa, jak możemy zapobiec kryzysowi finansowemu? Kryzys finansowy to jedna z wielu różnych sytuacji, w których niektóre aktywa finansowe nagle tracą znaczną część swojej wartości nominalnej. Przygotowywanie się na przyszłość, gdy jest ona nieznana, jest oczywiście trudne, ale dziś podejmujemy kroki, które wyraźnie pogorszą sytuację. Finanse to tak naprawdę stawianie dużych zakładów na niepewną przyszłość. A trzeba być ostrożnym przy zawieraniu zbyt wielu zakładów, zwłaszcza gdy istnieją pewne przesłanki wskazujące na to, że przyszłość może znacznie różnić się od teraźniejszości. Część pierwsza. Tak wiele naszej energii pochłonął system finansowy, że zaniedbaliśmy inwestycje w realne rzeczy, które są niezbędne do rozwoju kraju. Tak naprawdę jeszcze się z tym nie uporaliśmy, ponieważ system gospodarczy, system polityczny po prostu nie chce się z tym mierzyć. Czy ktoś przyniósł nożyczki? Gospodarka wzrosła, ale długi, zadłużenie gospodarstw domowych, firm, banków, rządów, długi wszystkich tych podmiotów w systemie gospodarczym wzrosły znacznie bardziej niż PKB. Powiedzmy więc, że w latach 70. całkowite zadłużenie wszystkich tych podmiotów, gospodarstw domowych, firm, banków, rządu, całkowity stosunek zadłużenia do PKB wynosił około 120%. A teraz z biegiem czasu wzrasta bardzo stabilnie do około 290%. Więc gdyby nikt nie dostawał pensji przez 3 lata i pracował przez cały ten czas, nie jedząc, nie jeżdżąc samochodami ani niczym innym, moglibyśmy spłacić ten dług. Czy tylko dług ma znaczenie? Cóż, mam na myśli, że dług ma znaczenie dla niektórych, do tego stopnia, że mamy system, który nazywa się kapitalizmem. W tym systemie prawo mówi nam, że długi muszą zostać spłacone. Ile długu potrzebujemy, by wygenerować $1 PKB? Aby gospodarka wytworzyła jednego dodatkowego dolara dochodu, potrzebujemy $3.30 dodatkowego długu. $3.30 of extra debt.
Dochód to w zasadzie płace plus zyski. Tym właśnie jest PKB. Można to też nazwać inaczej. Można powiedzieć, że jest to wartość dodana, tworzona poprzez produkcję rzeczy. W wyniku skupienia się na PKB znaleźliśmy się w sytuacji, w której rynek funkcjonuje. Jest trochę sprzedaży, jest trochę kupna, ale tak naprawdę nie wiemy, jak dobrze ludzie sobie radzą. Kiedy byliśmy dziećmi, $1 długu tworzył prawie $1 PKB. To jak ekonomia keynesowska. Przeznaczasz pieniądze na projekty społeczne, a one wracają na rynek. Dziś jednak potrzeba ponad $3 długu, by wytworzyć $1 PKB. I to wszystko wydarzyło się w ciągu ostatnich 30 lat. Tak więc, aby wygenerować więcej pieniędzy, musisz wygenerować więcej długu. 3 razy więcej długu. To jakieś szaleństwo. Ponad 3 razy większy dług. To właśnie dostęp do kredytów i zdolność do zaciągania długów nie były w stanie utrzymać tego rodzaju tendencji w konsumpcji. Istnieje więc bardzo, bardzo silny związek między wzrostem dochodów a wzrostem emisji dwutlenku węgla. W Stanach Zjednoczonych, które już teraz są krajem o nieproporcjonalnie wysokiej produkcji energii i wysokiej konsumpcji, wydatki per capita wzrosły o 42% w latach 1990-2008. Przy 300% wzroście wydatków na meble, 80% wzroście wydatków na odzież i 15-20% wzroście wydatków na pojazdy, mieszkania i żywność. Pomimo faktu, że płace w tym okresie pozostawały na tym samym poziomie. Tak więc jest to byk z Wall Street, który jest symbolem pozytywnego rynku, co oznacza, że więcej ludzi wydaje pieniądze niż wydało je poprzedniego dnia. Nasze demokracje zasadniczo uzależniły się od idei, że zawsze będzie więcej do zrobienia, że możemy się rozwijać, rozwijać, rozwijać. Wiemy, że istnieje fundamentalna niepewność. Po prostu nie wiemy, co przyniesie przyszłość. W trakcie mojej kariery zajmowałam się modelowaniem matematycznym. Byłam fizykiem pracującym dla NASA i brałam udział w dużych projektach. Jako naukowiec byłam w zespole kosmicznego teleskopu Hubble'a. Brałam udział w misji na Marsa jako fizyk przestrzeni kosmicznej. Pracowałam więc przy kilku dużych przedsięwzięciach. Kiedy ludzie mówią, skąd wiesz, że modele klimatyczne, które mamy teraz, będą dokładne za 30 lat? Mogę powiedzieć, że modele, nad którymi pracowaliśmy 30 lat temu, są w rzeczywistości niewiarygodnie dokładne. To, co dzieje się z atmosferą, to niestabilność, która przypomina sytuację, w której wierzchołek po prostu się przewraca. Widzimy więc ten rodzaj zachwiania i niestabilności. Nie wiem dokładnie, jak niestabilne będą te zjawiska, ale dla mnie zmienność i niestabilność są nawet bardziej niepokojące niż czysty wzrost temperatury w czasie. Powiedzmy, że inflacja przekroczy szczyt, a na giełdzie dojdzie do krachu. Załóżmy, że nałożone zostaną różnego rodzaju sankcje na eksport. Nie można nawet eksportować technologii. Wszystko, co ci pozostaje, by przetrwać, to ty i twoje środowisko. Jednym z moich tegorocznych celów było pogłębienie wiedzy na temat zmian klimatycznych. Podjęłam decyzję, że zapoznam się z poglądami obu stron. To, co było dla mnie interesujące, to to, że niewiele znalazłam na temat zaprzeczania zmianom klimatycznym. Im więcej czytam, im więcej widzę wokół siebie, tym bardziej się martwię. Urzędnicy wyszli i powiedzieli, że będziemy musieli zwolnić zapory. Pamiętam, jak spojrzałam na męża, córkę, psa i dom i pomyślałam, czy właśnie znalazłam się w akcji jakiegoś filmu? Mój wzrost to 5 stóp 8 cali. Woda sięgała mniej więcej tam. Dopóki ci się to nie przydarzy, nie wierzysz, że może się to zdarzyć w Stanach Zjednoczonych Ameryki. I cała twoja stabilizacja finansowa przepada.
Więc jeśli mamy, nie daj Boże, jakąkolwiek inną sytuację kryzysową, która się pojawi, a uwierz mi, jest to źródło traumatycznego rodzaju paniki, która zaczyna się, kiedy myślimy, co jeśli coś się stanie, co jeśli pojawi się kolejna sytuacja kryzysowa, wówczas nie będziemy mieli funduszy. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że wszystko, na co tak ciężko pracowałam, zostanie mi odebrane w ciągu kilku godzin. Wierzę więc, że zmiany klimatyczne będą miały ogromny wpływ na gospodarkę. A to, co posiadasz, możesz stracić w ciągu kilku godzin. Mieliśmy dom na wzgórzu, z którego moja żona chciała się wyprowadzić, bo był narażony na pożary. Zmiana klimatu sprawia, że wszystko staje się coraz bardziej suche, więc lepiej przenieśmy się w miejsce, gdzie nie spłoniemy. Przenieśliśmy się więc w to piękne miejsce i ogień nas nie dopadł, ale strumień gruzu po pożarze zmiótł nas z powierzchni ziemi. Mieliśmy tu błoto sięgające 4 stóp, ogromne skały. Byłeś tutaj, prawda? Jak się wydostałeś? Zostałem uratowany z pomocą helikoptera. Zapytałem żony, czy masz prześcieradło. Odpowiedziała, że tak. Zapytałem, co zamierzasz zrobić z prześcieradłami. Powiedziałem, że napiszę, żeby pomogła. Powiedziała, że może narysujmy SOS, a ja na to, że to dobry pomysł. Poszedłem tam i narysowałem SOS w błocie. Wkrótce zjawili się i spuścili gościa i powiedzieli, że nie są pewni, czy to SOS, czy numer kierunkowy. Wygląda na to, że mogło to być 805. Powiedziałem, że muszę popracować nad literą S, ale mieliśmy szczęście. Cóż, ludzie zginęli. Straszne. Ludzie zostali wprost zmyci z powierzchni tuż obok naszego domu. A my mieliśmy szczęście. Mieliśmy pieniądze, żeby wyremontować to miejsce. Ale wyobraź sobie, że ludzie na całym świecie zmagają się z tą zmianą klimatu. Tak to się zaczyna. Czytasz o tym i wydaje się to odległe. Ale potem coś się dzieje i bum! To jest tuż przy tobie i nabiera bardzo osobistego charakteru. Słowa nie są w stanie tego opisać. Nie są w stanie. Globalne systemy finansowe są głęboko powiązane i opierają się na finansowaniu budownictwa mieszkaniowego w miejscach takich jak Stany Zjednoczone. Jeśli więc dojdzie do sytuacji, w której właściciel domu nie może zapłacić składki ubezpieczeniowej, nie może z tego powodu zachować swojego kredytu hipotecznego, nie spłaca kredytu hipotecznego i dochodzi do przejęcia nieruchomości. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju początkiem historii, którą znamy bardzo dobrze z lat 2007 i 2008. Nie jesteśmy szczególnie dobrzy w przygotowywaniu się na nadchodzące trudne czasy. Kiedy przeprowadzasz ankietę wśród ludzi z USA i Wielkiej Brytanii na temat źródeł stresu, okazuje się, że najczęściej są to praca i pieniądze. Alexa, jak rozwiązać nasze problemy ekonomiczne? Przykro mi, ale tego nie wiem. Zmierzamy w kierunku klifu, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne. Jest to naprawdę pilna sprawa, której nie można negować. Dorastałem w sercu wojskowego kompleksu przemysłowego. Mój ojciec został generałem, a ja poszedłem na studia. Do szkoły służby zagranicznej w Georgetown. Madeleine Albright była jednym z moich doradców na studiach i pomyślałem, że wiem, jak funkcjonuje świat. Są ludzie, którzy rządzą. Ktoś ma jakiś plan. Ktoś nimi kieruje. Kiedy mój ojciec był szefem NATO, a ja pojechałem do niego z wizytą, usłyszałem, jakie pytania zadawali senatorowie i kongresmeni. Zdałem sobie sprawę, że nikt niczym nie kieruje. Błędem popełnianym przez większość z nas jest to, że myślimy, że istnieją grupy ludzi, które wszystkim kierują. Ktoś ma mistrzowski plan. Za wszystkim stoi jakaś klika lub spisek, który zarządza tym wszystkim. A tak po prostu nie jest. Czy robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększyć nasz ślad węglowy? Cześć, Wes. Jak konferencja? Dobrze. Myślę, że oni naprawdę chcieli usłyszeć, co się dzieje i jakie są wyzwania. I to właśnie im przekazałem.
Czytałem ostatnio coś o Wenezueli. Co się dzieje, gdy gospodarka upada? Mamy do czynienia z kompletnym upadkiem. Chodzi mi o to, czy to tylko początkowo ceny ropy, czy próbowali zrobić z tego populistyczną demokrację. Maduro jest dyktatorem, ale wiesz, podobno ludzie go lubią. W rzeczywistości jest tam Kuba. Jakieś 6 miesięcy temu byłem w Kolumbii. Powiedzieli mi, że Kubańczycy podchodzą do wenezuelskiej armii i rozbrajają ją, ponieważ nie ufają Wenezuelczykom. W ten sposób przejmuje się kraj. Umieszczasz swoje siły bezpieczeństwa, a następnie wzmacniasz swoje dodatkowe siły wojskowe. A potem idziesz do wojska, które może być lojalne wobec kraju i mówisz, dajcie nam swoją broń. Tak więc wielu wenezuelskich wojskowych stało się uchodźcami. Zostali rozbrojeni i wysłani z kraju. A miliony ludzi po prostu tam zostały. Mieszkali tam, urodzili się tam i walczą o przetrwanie. Zmierzamy w tym kierunku już teraz, zanim jeszcze doszło do załamania gospodarczego, z uzbrojonymi grupami na ulicach. Wczoraj na ulicach było 20 tysięcy uzbrojonych ludzi. Przynieśli broń. Nie przynosi się broni na demonstrację, chyba że demonstrujesz, że chcesz zabić ludzi, którzy się z tobą nie zgadzają. Wenezuela może być przykładem tego, co się dzieje, gdy społeczeństwo obywatelskie się rozpada, ponieważ nie ma stabilnych, przejrzystych rządów prawa i nie inwestuje się w infrastrukturę we właściwy sposób. Pod wieloma względami Wenezuela jest wiodącym wskaźnikiem wyzwań, przed którymi stanie cały świat. Wiele osób, takich jak Erin Burgos, uważa, że nie ma wyboru. Państwo, które niegdyś było jednym z najbogatszych w Ameryce Łacińskiej, obecnie jest najbardziej chaotyczne i niebezpieczne. Ale tak właśnie dzieje się w tych krajach. Mówiąc o tych krajach, masz na myśli kraje, które mają niekompetentnych przywódców. Krajach, które nie dbają o swoich obywateli. Jednocześnie wprowadzają mechanizmy represji, by zapewnić sobie władzę. Martwię się tylko, że stanie się to w Stanach Zjednoczonych. Mamy kraj taki jak Wenezuela, gdzie pierwszą rzeczą, która się zawaliła, jest infrastruktura energetyczna. A teraz dowiadujemy się, że nie chodzi tylko o energię elektryczną i pompowanie ropy naftowej. Teraz załamuje się ich infrastruktura wodna, a jest to kraj tropikalny, przepełniony wodą. Sektor energetyczny nie otrzymał szkoleń ani inwestycji, których potrzebuje, a eksperci zostali wyrzuceni. Powiedzieli, że sektor energetyczny, w szczególności sektor naftowy, upada, a było to główne źródło dochodu w kraju. Jednocześnie w kraju, w którym jest dużo wody, panuje poważna susza, co oznacza, że tamy nie mogą wytwarzać takiej samej energii elektrycznej jak kiedyś. Mamy więc do czynienia z upadkiem sektora elektrycznego, sektora naftowego i społeczeństwa obywatelskiego. Oznacza to również załamanie infrastruktury wodnej, ponieważ nawet jeśli masz rurociągi, jeśli nie masz elektryczności, nie możesz ich obsługiwać. Tak więc poważne obciążenie, które oznacza niedobory żywności, zamieszki, brak pieniędzy, to główny problem. Wpływ zmian klimatu nie jest funkcją liniową. Jest to wyraźny postęp, który bardzo dramatycznie przyspiesza. Tak więc wszelkie opóźnienia w reakcji będą miały, jak sądzę, krytyczny wpływ w przyszłości, znacznie wcześniej niż można by się spodziewać. To kryzys, który tylko czeka, by się wydarzyć. To kryzys, który powoli postępuje na naszych oczach. Kiedy więc widzimy w filmie, że za 6 miesięcy uderzy w nas asteroida, panie prezydencie, pracujemy nad tym potencjalnym problemem od 6 lat. W prawdziwym życiu asteroida eliminuje wszystkich. To samo dotyczy zmian klimatycznych. To samo dotyczy całego szeregu kwestii, które mamy, ponieważ kiedy ludzie widzą coś w telewizji i przyglądają się sprawie, polityka jest grą zaufania. Kiedy ludzie patrzą na polityka i myślą, on musi wiedzieć, o czym mówi, albo ona musi wiedzieć, o czym mówi, nie oznacza to, że istnieje rzeczywisty plan z jakimkolwiek mechanizmem systemowym, który przyniesie rezultaty. Gdy woda zacznie ustępować, koszty finansowe będą się zwiększać. Czy jesteś zmęczony życiem w takim domu, gdy tak naprawdę chcesz mieszkać w takim domu? Sprawdźmy to. Mamy mnóstwo nieruchomości nad wodą, a każdego dnia przybywa ich więcej. Century 22 obsługuje teraz część Kalifornii.
Dla tych z was, którzy wybrali się w góry i cieszyli się tymi 16 stopami zupełnie nowego, świeżego puchu, to dobra robota. Ale jak widać, nadchodzi ciepły front, więc jutro będzie 155 stopni Fahrenheita. Warto więc założyć kąpielówki. Czytałeś duży artykuł o Peterze Thielu, który zbił fortunę na technologii, kupił i zbudował bunkry w Nowej Zelandii? Ponieważ plan jest taki, że wszyscy umrzemy, a oni jakoś to przeżyją, nawet jeśli tego nie zrobią. Ale istnieje przekonanie, że ich pieniądze odizolują ich i ochronią przed nadchodzącymi zmianami klimatycznymi. Zawsze byli ludzie, którzy przepowiadali dzień zagłady. Słyszałam, jak zmiany klimatu porównywano do wojny światowej. Różnica polega na tym, że wiemy znacznie więcej o tym, co nadchodzi. Przyjdź do naszego luksusowego mieszkania survivalowego i nie pozwól, aby Armagedon cię dopadł. Więc jeśli nie będziesz w stanie produkować wody, powietrza i żywności przez tysiące lat w swoim podziemnym bunkrze, nie uda ci się. A najbardziej prawdopodobnym rezultatem będzie to, że robotnicy budowlani, prawdopodobnie niezrzeszeni, którym zapłaciłeś za zbudowanie tego bunkra, dokładnie wiedzą, gdzie on jest. I mają dostęp do wszystkich narzędzi, by wyciągnąć cię z niego na powierzchnię. Im szybciej ludzie zaczną używać swoich pieniędzy jako narzędzia, a nie celu w życiu, tym szybciej będzie w stanie wygrzebać się z tego dołka. Wiem, że nie chcesz zwracać na siebie uwagi i nie chcesz być filmowany z miniaturami. Nie chcesz wyglądać jak facet w Doctor Strangelove lub jakikolwiek inny zmęczony generał bawiący się różnymi rzeczami. Ale musimy stworzyć coś, co pozwoli ludziom zrozumieć, jak to działa. Mamy tu rolnika prowadzącego sklep spożywczy, inny sklep, bank, właściciela domu, a potem służby ratunkowe, tam zaś przyrodę, a nawet obcy kraj, Afrykę czy inne miejsce. Pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, jest zmiana konfiguracji wszystkiego, ponieważ potrzebujemy banku pomiędzy tym wiejskim klubem a wszystkimi innymi. Mamy ogromny system finansowy w porównaniu z tym, co mogę nazwać realną gospodarką, w której ludzie pracują, produkują i żyją. To, o czym rozmawialiśmy, było próbą zrozumienia kapitału, struktur i ubezpieczeń oraz finansowania i hipotek przy użyciu zabawek dla dzieci. Mamy więc pieniądze. Czy to zadziała? Nie wiem. Pierwszą rzeczą jest to, że sklep spożywczy jest biznesem i zarabia pieniądze, a oni wpłacają pieniądze do banku. John pracuje w sklepie spożywczym i dostaje zapłatę od tego sklepu i decyduje, że chce kupić dom. Nie ma wystarczająco dużo pieniędzy ze swoich zarobków, aby kupić dom, ale idzie do banku, a bank mówi: damy ci pieniądze na zakup domu, a w zamian dasz nam skrypt dłużny. Musimy przyjrzeć się domowi. Czy przeszedł inspekcję? Przeszedł. I czy możemy sobie na to pozwolić w oparciu o swój miesięczny dochód? Odpowiedź brzmi tak. Oto kredyt hipoteczny. Więc tutaj są pieniądze, a przy okazji to tylko dlatego, że w prawdziwym banku nie są pewni, czy ten facet może za to zapłacić. Po prostu powiedzieli mu: tak, chodźmy, zdobądźmy pieniądze. Zazwyczaj uważamy, że bank przyjmuje od nas depozyty, a następnie je pożycza. Bilans zrównuje jeden wpis po tej stronie, drugi wpis po tamtej stronie. Ma coś w rodzaju roszczeń o zwrot, a jeśli rzeczywiście wszystko wraca zgodnie z oczekiwaniami, zarabia na tym. To w zasadzie zarabianie pieniędzy z powietrza. W dawnych czasach umieściłbym ten kredyt hipoteczny i powiedziałbym: to są aktywa dla mnie, ponieważ będziesz mi płacić co miesiąc, aby spłacić ten kredyt hipoteczny, prawda? Więc mówisz wszystkim swoim kumplom, że to masz. Znalazłem lepszy sposób na zarabianie pieniędzy.
Bank bierze skrypt dłużny i sprzedaje go na tak zwanym rynku wtórnym. Otrzymuje za to zapłatę. Następnie, gdy mamy już tę hipotekę i być może hipotekę na wiele innych domów w okolicy, a najlepiej także z innych dzielnic, wrzucam to do tak zwanej spółki celowej, która w rzeczywistości z prawnego punktu widzenia jest zazwyczaj funduszem powierniczym lub korporacją. Tymi instrumentami chroniącymi aktywa, a następnie wystawiasz inwestorom roszczenia wobec tych nowych struktur prawnych. Sprzedają te skrypty dłużne takim podmiotom jak firmy ubezpieczeniowe czy zagraniczne banki, które mogą wykorzystywać dźwignię finansową. Co oznacza, że mogę udzielać pożyczek na pokrycie tych rzeczy, które są przecież pożyczkami, ponieważ masz tu dźwignię finansową. Możesz więc udzielać więcej pożyczek. System zawsze generuje gotówkę. Mogą zmniejszyć swoje ryzyko, ponieważ nie tylko kupują kredyt hipoteczny, ale kupują pakiet kredytów hipotecznych. W niektórych przypadkach kupują tylko część stopy procentowej z pakietu kredytów hipotecznych. Wszystko to nazywa się instrumentami pochodnymi. I wszystko działa, o ile można oczekiwać, że pożyczka zostanie spłacona, że John w odpowiednim czasie każdego miesiąca przekaże bankowi pieniądze na spłatę swojej części skryptu dłużnego. Tak więc stary sposób działania systemu bankowego polegał na tym, że bankier patrzył ci w oczy i pytał, czy jesteś godny kredytu, czy mogę ci zaufać? Banki tak naprawdę nie trzymają już kredytów hipotecznych w swoich księgach. Sprzedają te kredyty hipoteczne, aby można je było przekształcić w inne rodzaje instrumentów finansowych. W ten sposób są w stanie przerzucić ryzyko na kolejną osobę. W zależności od tego, jak są oceniane przez agencje ratingowe, są to renomowane możliwości inwestycyjne dla funduszy emerytalnych. Inwestorzy kupują więc udział w przepływie gotówki, który pochodzi od właścicieli domów do utworzonej przez nas puli, ale mają również swego rodzaju roszczenie wobec tego domu, ponieważ ten przepływ gotówki jest zabezpieczony hipoteką domu. Tak więc coś tak niepłynnego, tak potężnego jak ten budynek i ziemia, na której stoi, może stać się aktywem finansowym zbywalnym na całym świecie dzięki odpowiedniej kodyfikacji prawnej. Raj dla prawników. To jest twoja pożyczka. Przechodzi przez ten system. Bank ma pożyczkę, sprzedaje ją, staje się ona papierem wartościowym. Staje się częścią bilansu funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego. Te fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego w zasadzie wymieniają pożyczkę, zabezpieczenie, dom w zabezpieczonej transakcji gotówkowej, a głównym celem zarówno transakcji gotówkowej, jak i zabezpieczonej transakcji pieniężnej jest umożliwienie różnym podmiotom działania na rynkach instrumentów pochodnych i osiągania bardzo wysokich stóp zwrotu w krótkim czasie. Dziś dług jest traktowany jak aktywa. Można nim handlować na całym świecie. Dokonaliśmy więc ogromnego skoku od, powiedzmy, XII wieku, kiedy pojawiły się pierwsze noty z możliwością cesji, do traktowania długu jako aktywa, którym możemy po prostu handlować na globalnym rynku. Na samym dole znajduje się namacalna wartość. Ta sama wartość jest wykorzystywana nie tylko raz, ale 2, 3 lub 4 razy w handlu w sektorze finansowym. Nie jest ona przeznaczana na produktywne inwestycje w firmach. Nie jest również przeznaczana na finansowanie i łagodzenie zmian klimatycznych i dekarbonizację. Pieniądze generują więcej pieniędzy. Bogactwo tworzy więcej bogactwa. I to jest koło, które się po prostu toczy. W ostatecznym rozrachunku to nasze domy, wartość naszych domów, przyczyniają się do tego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy nazwał to systemem bankowym w cieniu. Cień nie oznacza tutaj, że jest on nielegalny. Nie oznacza też, że jest on koniecznie podejrzany. Chodzi po prostu o to, że jest cieniem, ponieważ nie ma żadnych zasad. Nie ma prawie żadnych zasad. To prawie dziki zachód sektora finansowego. Problem z rynkiem instrumentów pochodnych polega na tym, że nie istnieje żaden rynek. Są to więc transakcje jeden na jeden między bankierami.
To tak, jakbyśmy powiedzieli sobie, wiem, dla jakiego banku pracujesz, więc mam trochę obligacji i chcę, żebyś je dla mnie ubezpieczył na wypadek zmiany stopy procentowej. Czy ubezpieczyłbyś dla mnie te obligacje? Ile by to kosztowało? Podajesz mi cenę, mówię, to dobry interes. Dostanę premię za ustanowienie ubezpieczenia. Dostaniesz premię za zdobycie pieniędzy na ubezpieczenie, ale pracuję w innym banku. Słyszałem, że właśnie je kupiłeś i doszedłem do wniosku, że też mógłbym je kupić, bo znam gościa w Arabii Saudyjskiej albo Chinach, który zapłaciłby 2 centy więcej, a ja mógłbym na tym zarobić 50 tysięcy. Rzecz w tym, że przypomina to starą zasadę ubezpieczeń. Ile osób może ubezpieczyć dom jednej osoby? Czy każda osoba w sąsiedztwie może wystawić polisę na 100 tysięcy dolarów na ten dom i każda osoba może otrzymać 100 tysięcy dolarów, gdy dom o wartości 100 tysięcy dolarów spłonie? Jako Amerykanie jesteśmy krótkowzroczni i nie myślimy długoterminowo. A znajomość finansów nie była tak skomplikowana 100 lat temu. Miałeś trochę pieniędzy i prawdopodobnie nie miałeś nawet konta bankowego. Kluczowymi instrumentami pochodnymi dla naszych dzisiejszych rynków finansowych są w rzeczywistości te, które doprowadziły do upadku systemu finansowego w 2008 roku, czyli transakcje zabezpieczające przed niewypłacalnością kredytową i zabezpieczone zobowiązania dłużne. Transakcje typu credit default swap są w zasadzie rodzajem umowy ubezpieczeniowej, która zasadniczo mówi, jeśli wartość niektórych aktywów na rynkach spadnie, ubezpieczyciel musi zapłacić mi opłatę. Piękno CDS polegało na tym, że nie trzeba było samodzielnie posiadać aktywów. To tak, jakbym wykupiła ubezpieczenie przeciwpożarowe na dom sąsiada, a jeśli ten dom spłonie, otrzymam premię. Wartość tych transakcji finansowych jest znacznie większa niż namacalny, realny kapitał, którym są w zasadzie domy rodzin, gospodarstw domowych, a hipotetyczna wartość rynku instrumentów pochodnych wynosi 600 bilionów dolarów. Jest to powiedzmy od 8 do 10 razy więcej niż globalny PKB. Tak więc amerykańskiego miasta, którego wartość nieruchomości wynosi biliony dolarów, a przynajmniej setki miliardów, już tam nie będzie. Jak to działa? Jak to działa w sektorze bankowym? Jak to działa na rynku ubezpieczeń, rynku reasekuracji? Co zostało zabezpieczone na tych nieruchomościach? Nie chodzi tylko o różne podmioty wymieniające się na różnych rynkach lub w różnych transakcjach prawnych. Nasz system finansowy jest taki, że mamy ogromne banki. Mega banki, banki zbyt duże, by upaść, bardzo często działające po obu stronach tego samego rynku. Duże banki niekoniecznie wiedzą, jak duże ryzyko jest skłonny podjąć ich kontrahent w innym kraju. Nikt tak naprawdę nie rozumie prawnych współzależności, które są zawarte w tych umowach i które mogą ostatecznie doprowadzić do upadku całego systemu finansowego. System jest tak skomplikowany, że odpowiedzialność została zatracona. Tak więc prawdziwa wartość jest tutaj. Są to wszystkie transakcje, które opierają się na realnej gospodarce. Następnie jest Doherty. W małym miasteczku Doherty nie ma dziś zbyt wiele. Po prostu było to miasto, które kiedyś miało sklep ogólnospożywczy. Kiedy dorastałem, miało kościół, pocztę, no ale już nie ma. Rolnictwo i obszary wiejskie Ameryki otrzymały przedsmak automatyzacji, która w ciągu najbliższych 10 lat uderzy w resztę kraju. Jesteśmy na rynku w DeWitt w stanie Arkansas.
Jeśli się rozejrzysz, to znaczy, że nie ma tu mnóstwa tętniących życiem firm. Ale jedną z najbardziej zatłoczonych firm jest Departament Usług Społecznych. Więc kiedy definiujemy prawdziwą gospodarkę, nie zapominajmy o farmach. 88% z nich to wciąż małe gospodarstwa rodzinne. Tak więc jest to pojemnik do przechowywania zboża na rodzinnej farmie moich rodziców. To mieszkanie mojego taty. Będzie miał 87 lat, mama 85. Mieszkają tu od 1956 roku. Sporo lat. Stanowimy zespół. Ile razy trzeba mieć intensywne deszcze, upały, przymrozki w niewłaściwym momencie, aby plony nie pojawiły się od razu? Chronimy naszych rolników. Dajemy im ubezpieczenie upraw, a ubezpieczenie upraw jest dotowane. Mamy usługi z zakresu rozszerzania działalności rolniczej, za które płacą, ale prawdopodobnie nie ponoszą pełnych kosztów. To gospodarka wolnorynkowa, ale także kwestia bezpieczeństwa narodowego. Federalny program ubezpieczenia upraw został uruchomiony w odpowiedzi na skutki katastrofy i wielkiego kryzysu. Wiele obszarów w całych Stanach Zjednoczonych zostało poważnie dotkniętych przez Dust Bowl. Wielu rolników utraciło wszystko. Oprócz tego, że większość Ameryki została zdewastowana przez kryzys, rolnicy bardzo ucierpieli w tym czasie. Wiele równin było całkowicie wypełnionych pyłem. Wiele upraw zostało utraconych z powodu pogody, ekstremalnej pogody i z powodu owadów. Ale to wydarzenia na wielką skalę, o które wszyscy się martwią, takie jak wielka susza. Myślę, że w niektórych miejscach poziom wód gruntowych spadł do 20%, a w wielu miejscach do 50%, a w rzeczywistości wykorzystujemy więcej wody niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy nasze przepompownie i budujemy kanały, a to jest właściwie pierwsza faza. Próbujemy doprowadzić wodę do tego indiańskiego zbiornika, a następnie wykorzystamy ją jako główne źródło zaopatrzenia w wodę. W Arkansas w każdym sezonie wegetacyjnym będziemy mieli suszę. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z ostatnią powodzią, którą mieliśmy tutaj, gdy tylko wyszliśmy z poprzedniej powodzi, nawadnialiśmy, ponieważ nasza gleba nie jest bardzo głęboka. Mamy pod nią coś, co nazywają twardą patelnią, dość blisko powierzchni. Co pomaga w uprawie ryżu. Tak, jest bardzo pomocne. Z każdym dniem robi się coraz drożej. Myśleliśmy, że będziemy mieć dużo pieniędzy na infrastrukturę, ale tak się nie stało. A federalne pieniądze na infrastrukturę? Pierwotnie ustalono, że rząd federalny będzie odpowiedzialny za 65%, stan za 10%, a nasz lokalny okręg 25%. Wiele osób czerpie z tego korzyści, nie tylko rolnicy, którzy muszą za to płacić, ponieważ tylko oni faktycznie korzystają z wody. I zakładam, że będziemy musieli zrobić całą masę takich rzeczy. Wraz ze wzrostem temperatury i zmianą struktury opadów. Kiedy każda osoba, z którą rozmawialiśmy o rolnictwie i różnych metodach uprawy, niezależnie od tego, czy jest to uprawa, czy nie, organiczna, czy inna, każdy kawałek ziemi jest inny. Każda mała społeczność jest inna, każdy ekosystem jest inny.
Jak więc gigant JP Morgan może obsługiwać taką społeczność? A dlaczego mieliby chcieć? Chodzi mi o to, że nie będzie to dla nich centrum zysku, aby przyjść tutaj i spojrzeć na człowieka, który uprawia 2000-3000 akrów. Szukają farm o powierzchni 20-50 tysięcy akrów, gdzie mogą uzasadnić poświęcenie im trochę czasu. Relacje z bankami też spowodowały ich rozwój. Ale kiedyś były to mniejsze banki, które znały twojego ojca i jego ojca. Jeśli poszedłeś na wyprzedaż na farmie i hej, podoba mi się ten traktor, a kosztował 27 tysięcy dolarów, wystarczyło zadzwonić do banku i powiedzieć, potrzebuję go, masz pieniądze na koncie. 60 lat temu, jeśli miałeś plony, zarabiałeś pieniądze. Jeśli zarobiłeś, płaciłeś wszystkie rachunki, mogłeś wysłać dzieci do szkoły i kupić artykuły spożywcze. Wszystko było w porządku. Dziś możesz uprawiać zboże i stracić swój majątek. Wszyscy tutaj to rodzina. A 30 lat temu, kiedy to robiliśmy, kombajn kosztował 35 tysięcy dolarów. Teraz kombajn kosztuje 400 tysięcy dolarów. Kiedy patrzysz na maszyny, które do czasu, gdy je zdobędziesz i będziesz miał wszystko, co do nich należy, kosztują blisko $500,000. Gdzie indziej ktoś kupuje sprzęt za $500,000, a ja ledwo wiążę koniec z końcem. Każdego roku staje się to coraz większym wyzwaniem. Koszty produkcji i koszty rolnicze lub po prostu bycie rolnikiem, a nawet drobnym rolnikiem są prawie zaporowe, chyba że twoja rodzina zajmuje się rolnictwem od pokoleń. Dzięki Bogu za tak dobrze zapowiadające się zbiory, podczas gdy inni musieli walczyć. Tutaj jest kilku kolegów. Dzięki, Zach. Do zobaczenia. Farmy są podobne do posiadania domu. Trzeba czyścić rynny. Trzeba zamiatać chodnik. Tak samo jest z gospodarstwem rolnym, które wymaga corocznej konserwacji, aby utrzymać je w dobrym stanie. Przed automatyzacją wszystko było tu tworzone ręcznie. 1955. I tak codziennie. To wszystko, co wydarzyło się tego dnia, wszystkie pieniądze, które wpłynęły. To są pożyczki, których udzieliliśmy tego dnia. Widać też wielkość pożyczek, $150-500. Na terenach wiejskich w całej Ameryce, nie tylko w naszej społeczności wiejskiej, ale także w innych społecznościach, istniało wiele małych banków lokalnych, które były bardzo zaangażowane w swoje społeczności i ludzi, którzy tam mieszkają. Starały się pomagać im w rozwoju ich firm i życia. Obawiam się więc o to, co przyniesie przyszłość. Jesteś tylko numerem. Jesteś numerem identyfikacyjnym na papierze wartościowym obligacji. Ceny nie poprawiają się w następnym roku, niezależnie od rodzaju klęsk żywiołowych i rzeczy, które się zdarzają. Tak więc rolnik popada w coraz większe tarapaty i mieliśmy już kilku rolników, którzy faktycznie zbankrutowali. Muszą sprzedać swój sprzęt i przekazać gospodarstwo komuś innemu. To coś, nad czym nie mam kontroli. I nikt z nas w Anglii, w Arkansas, nie ma nad tym żadnej kontroli. I na przykład w 2008 roku, kiedy mówili, że banki nie będą miały pieniędzy, by pożyczać waszym rolnikom, kilku rolników wyrywało sobie włosy z głowy. Pytali tylko, czy będziesz w stanie pożyczyć mi wystarczająco dużo pieniędzy, aby ukończyć te zbiory. W końcu powiedziałem mu,
Idź do domu i oglądaj Andy'ego Griffitha i przestań oglądać CNN i Fox. I dodałem, wiesz, o ile ja wiem, będziemy mieli pieniądze i zajmiemy się tobą, a ty musisz przestać oglądać te wszystkie głupoty. Rzeczy, które mogą cię przestraszyć. Tak. To, nad czym nie masz kontroli. Kilka tygodni później wrócił i powiedział, to była najlepsza rada, jaką dostałem w tym roku. Sumy opadów nie przekraczają już cala. Albo 3 cale, albo nic. Wszystko jest ekstremalne. Wiele z tych ograniczeń nałożonych na banki jest obecnie znoszonych. Nadal mamy więc do czynienia z handlem instrumentami pochodnymi. Nie wiemy, co to jest. Istnieją setki bilionów dolarów, może 600, może 800 bilionów dolarów instrumentów pochodnych na giełdach walutowych, których nie można pokryć. To tak, jakby po 1980 roku powiedzieć, Gordon Gekko to świetny facet, nauczył nas, że chciwość jest dobra. Zobacz, do czego nas to doprowadziło. To jest cykl w Ameryce. Trzeba tworzyć bogactwo. Nie można tworzyć bogactwa, po prostu zabierając go innym ludziom poprzez podatki. Ale jest to również bardzo źle rozumiane. Wróćmy więc do Stanów Zjednoczonych po wojnie secesyjnej i ich rozwoju. Wzrost został osiągnięty dzięki ziemi, na której ludzie byli dosłownie zabijani i przeganiani. A oni mówili, stary, spójrz na tę całą wolną ziemię. I w ten sposób zarabiano pieniądze. Musisz postanowić, że możemy zrobić coś lepszego w przyszłości. Amerykański kapitalizm potrafi być dość bezduszny. Jeśli spojrzeć wstecz na amerykańską wojnę secesyjną i na to, co wydarzyło się zaraz po niej, uprzemysłowiliśmy Amerykę, weszliśmy w pozłacany wiek. Ludzie spojrzeli na tych złodziejskich baronów i powiedzieli, to nie może trwać. Skończyło się na ruchu postępowym. To jest era Reagana. Era Reagana była okresem rozluźnienia państwa administracyjnego. Niech duże firmy stają się większe. Zarabiajmy pieniądze. Zróbmy to wszystko przy pomocy pieniędzy. Niech organizacje charytatywne zajmą się ludźmi. I to trwało od czasu wyboru Reagana. Zostałam wychowana jako czerwona, w czerwonej rodzinie. Dorastałam w latach 80. Zakochałam się w Ronaldzie Reaganie. Uwielbiałam go. Zobaczyłam Reagana i powiedziałam, chcę jego posadę. W rzeczywistości moi rodzice powiedzieli mi, że wysłałam mu banknot dolarowy. Zniszczyłam banknot dolarowy, umieszczając na nim swoje zdjęcie. Maksyma brzmi, ufaj, ale weryfikuj. Powtarzasz to na każdym spotkaniu. Ale chciałam być w polityce. Chciałam być pierwszą kobietą, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Myślałam, że to fascynujące. Możemy pozostawić nasze dzieci z niespłacalnym, ogromnym długiem i zrujnowaną gospodarką, lub możemy pozostawić im wolność w kraju, w którym każda osoba ma szansę być tym, kim Bóg chciał, abyśmy byli. Ludzie lubią mówić, że ekonomia jest nauką, ale tak naprawdę podąża ona za polityką. Keynes wyszedł i spojrzał na to, dostrzegł polityczną potrzebę. W ten sposób zrozumieliśmy makroekonomię. Pojawił się Friedman, który dostrzegł wydatki deficytowe, kontrolę rządową i wysokie podatki i powiedział, że musi być lepszy sposób. Cytuję Miltona Friedmana, który powiedział, że gospodarka Stanów Zjednoczonych powinna być oceniana na podstawie liczby importu, a nie eksportu. Pomyślałam, że to może jakaś literówka. Zapytałam go więc, czy ty mówisz serio? Ekonomia skapywania rozpoczęła się w 1980 roku. Mniej więcej wtedy, późne lata 70., wchodzimy w to.
Ale najważniejsze jest to, że składa się z dwóch części. Najpierw zwolnić funkcjonariuszy. Nie tych z Main Street, tylko tych z Wall Street. Zwolnić ich. I oto jesteśmy teraz, 40 lat po epoce Reagana, a ludzie patrzą na to, co zrobił. Dzięki niemu wielu ludzi stało się naprawdę bogatych. W tym okresie wygraliśmy zimną wojnę. Niekoniecznie z tego powodu, ale wygraliśmy zimną wojnę. Ameryka stała się najwyższą potęgą, ale dla mieszkańców Ameryki nie było to takie dobre. Realne płace spadły, a ludzie w tym kraju patrzą wstecz i chcą, aby Ameryka była tak wspaniała, jak w latach 50. Wtedy maksymalna stopa podatkowa wynosiła 91%. Moja matka go uwielbiała. Oglądała go w każdą niedzielę wieczorem w GE Theater. Na koniec mówił, w General Electric postęp jest naszym najważniejszym produktem. Co złego powiedziałby Reagan, gdybyś mu powiedział, że GE wydaje więcej pieniędzy na wykup akcji niż na badania i rozwój? W 1950 roku wykup akcji był nielegalny. Uważano je za manipulację rynkiem. Teraz analitycy inwestycyjni patrzą na te firmy i mówią, wiele firm jest naprawdę sprytnych. Myślę, że ich akcje będą nadal rosły, ponieważ mają naprawdę świetny program wykupu akcji własnych. Nie ma to żadnego wpływu na gospodarkę. Przeciętny Amerykanin żyje w PKB z 1980 roku. Jasne, świat się zmienił, a towary, które można kupić, nie są tymi samymi towarami, ale pod względem, powiedzmy, przeciętnego poziomu życia, w zakresie, w jakim możemy zmierzyć standardy życia, nie uległy one poprawie. Firmy finansują swoje inwestycje z zysków, tak myślą ludzie. Jeśli spojrzeć na 500 największych amerykańskich korporacji, 50% zysków jest wypłacane w formie dywidend, 50% zysków jest przeznaczanych na wykup akcji. Wszystkie zyski ulegają rozproszeniu, przepadają. Jak więc finansują swoje inwestycje? Zadłużenie. Prezydent wyraził wczoraj zaskoczenie załamaniem na rynkach. Wciąż cieszy się popularnością dzięki boomowi gospodarczemu, jakim cieszy się Ameryka pod jego przywództwem. Pracuje więcej ludzi niż kiedykolwiek wcześniej w historii, a nasza produktywność rośnie, podobnie jak nasz produkt wytwórczy. Nie ma gwałtownej inflacji, jak to miało miejsce w przeszłości. Nie sądzę więc, by ktokolwiek wpadał w panikę, ponieważ wszystkie wskaźniki ekonomiczne są stabilne. Ale sygnały ostrzegawcze od dawna pojawiają się w zamkniętych fabrykach w wielu amerykańskich małych miasteczkach. Chodzi o to, że istnieje pojęcie miliarderów tworzących miejsca pracy, a to jest ekonomia skapywania. Problem polega na tym, że w historii nigdy się to nie zdarzyło. Nie ma czegoś takiego jak ekonomia skapywania, po prostu nie istnieje. Kiedy stawiasz na najmądrzejszych ludzi na świecie w finansach, co robiliśmy przez ostatnie 25 lat w tym kraju, nie możesz powstrzymać ich wyobraźni i kreatywności. Szybkość i skala globalnych zmian gospodarczych przerosła krajowe systemy zasad i regulacji. Naszym pierwszym testem jest więc uzgodnienie bardziej rygorystycznego i przejrzystego nadzoru nad bankami, funduszami hedgingowymi i tzw. globalnym równoległym systemem bankowym. Tak więc, gdy dojdziemy do sedna sprawy, jestem licencjonowanym bankierem, a więc kiedy organy regulacyjne przychodzą do mojego banku, jesteśmy bardzo prostym, małym bankiem. Szukają standardowych procedur operacyjnych, sprawdzają należytą staranność projektów, które zrealizowaliśmy. To całkiem proste. Jeśli idziesz do dużego banku, Wells, JP Morgan czy Goldman, to zwykle słyszysz, co to jest? Widzę te maile i... To znaczy, oni nie rozumieją, bo w tym nie pracują. Oni tego nie wymyślili. To tak, jakby próbować nauczyć ludzi teorii grawitacji kwantowej, gdy mieli kurs fizyki w szkole średniej i sprawdzają, kim był Stephen Hawking. Ziemia jest jak ograniczony system naturalny, który nie może się rozszerzać w nieskończoność. Piękno kodeksu prawnego i instrumentów pochodnych będących produktem kodeksu prawnego polega na tym, że możemy go rozszerzać do woli, prawda? Więc zawsze tworzymy nowe rodzaje aktywów. Tworzymy nowe rodzaje sztuczek prawnych, a te dwa systemy nie są ze sobą kompatybilne. Jeśli jesteś bardzo bogaty, grasz swoimi pieniędzmi i przegrywasz je w Las Vegas. To jest to, czego chcesz i to jest twój program.
Ale tutaj, jeśli stracą swoje pieniądze tutaj, to nasz problem. Rynek nie może karać za rzeczy, o których nic nie wie. Klęski żywiołowe mogą mieć poważne reperkusje dla naszego systemu finansowego tylko dlatego, że będą miały wpływ na wartość aktywów. Nowe prawo pozwala 12 bankom Rezerwy Federalnej na emisję dodatkowej waluty w oparciu o rzeczywiste aktywa, dzięki czemu banki, które zostaną ponownie otwarte, będą w stanie spełnić każde uzasadnione żądanie. Jest to solidna waluta, ponieważ jest zabezpieczona rzeczywistymi aktywami. A więc dzieje się tak, gdy ma miejsce jakieś wydarzenie. A kiedy to wydarzenie ma miejsce, wszyscy się budzą i niestety pojawia się coś, co w systemie finansowym nazywamy zarazą, a ludzie pozbywają się akcji, próbują spłacić swoje instrumenty pochodne. Chcą spieniężyć swoje polisy ubezpieczeniowe, a rynek zaczyna się rozpadać. Kiedy rynek zaczyna upadać, wszystko zostaje zablokowane. Tak więc w przypadku zmian klimatycznych mamy do czynienia nie tylko z bezpośrednim wpływem, ale także z możliwością zarazy. Zaraza gospodarcza, finansowa. Poglądy te są jedynie prognozami i jak zawsze będą ewoluować wraz z napływem nowych informacji. Wyjaśniliśmy, że będziemy ratować te podmioty finansowe. Tego nie da się utrzymać. Jeśli działa, to tylko dlatego, że banki centralne kupują aktywa. Niedawno zaproponowano, aby Europejski Bank Centralny zaczął również kupować akcje spółek. A więc nie tylko dług, ale i akcje. W ten sposób skutecznie uspołeczniamy obowiązek generowania zysków finansowych dla posiadaczy aktywów kapitałowych. A to nie może trwać wiecznie. Skąd pochodzą te wszystkie pieniądze? Przyszłość. Mimo że każdy polityk mówi, to najważniejsze wybory w twoim życiu, tych sił nie da się okiełznać ani wyzwolić przez pojedyncze wybory. W wiadomościach z ostatnich kilku tygodni czytaliśmy o koronawirusie, a Chiny zachowują się, jakby to była apokalipsa zombie. Właściwie to boję się tego koronawirusa. Jasne, nie chcę wsiadać do samolotu. Czy mamy rząd, który jest wystarczająco kompetentny i zorganizowany, aby poradzić sobie z tego rodzaju reakcją? Nie, stary. Nie radzimy sobie nawet z bezdomnością w Los Angeles. Nie potrafimy nawet wymyślić, jak prawidłowo finansować cokolwiek, nie mówiąc już o pandemii. Amerykanie żyją w iluzji, że są niesamowicie wyjątkowi na tle innych ludzi. Kiedy byłem na studiach, wszystko zaczęło się rozpadać na Bałkanach. Wszyscy mówili, ci ludzie to dzikusy, walczą ze sobą od setek lat. To tak, jakby po prostu zeszli z drzew czy coś. Potem jesteś tam i zdajesz sobie sprawę, że ci ludzie mieszkają w domach, które mają elektryczność, garaże na dwa samochody i lodówki, a nie tylko dzieci w koledżu, ale kilka pokoleń, które przeszły przez koledż i wszyscy mówili tam tym samym językiem. I ci ludzie zabijali się nawzajem. Popełnili ludobójstwo, 250 tysięcy zabitych, obozy gwałtów, obozy koncentracyjne, czystki etniczne. Był to plan etnicznego oczyszczenia Kosowa i pozbycia się ludności albańskiej. Czy zamierzamy się na to zgodzić? Czy Francja się na to zgodzi? Nie sądzę. Podobnie jak w wielu krajach, gdy system zaczyna się rozpadać, w ich przypadku był to system komunistyczny, a w naszym przypadku nasz system kapitalistyczny zaczyna się rozpadać, to ludzie zwracają się przeciwko sobie, ponieważ niektórzy przywódcy myślą, wszyscy są teraz zdenerwowani i mogę zmotywować moją grupę do odebrania czegoś innej grupie. Europa nie widziała takiej liczby przesiedleńców od czasów II wojny światowej. I to są kwestie, o które musimy się martwić w związku ze zmianami klimatu, ponieważ dzieje się tak, gdy zasoby zaczynają się kurczyć, a każdy jest człowiekiem, każdy jest podatny na takie rzeczy. Mamy przygotowane deski, które możemy umieścić w oknach w przypadku pojawienia się szabrowników i tego typu zabezpieczenia, aby chronić dom. Zaledwie 2 tygodnie temu ONZ stwierdziła, że w ciągu 30 lat będzie
będzie ich miliard. Miliard przesiedleńców, miliard uchodźców, ponieważ nie mogą uprawiać żywności tak jak kiedyś z powodu suszy, powodzi lub załamania systemów. Jak bardzo pogorszy się sytuacja, zanim zacznie się poprawiać? Myślę, że ogólny pogląd jest taki, że na razie sytuacja będzie się pogarszać, a kolejne opady deszczu są odległe. Dla świata jest to bardzo zła rzecz, ponieważ dotyczy miliardów ludzi i ma ogromne konsekwencje gospodarcze. Czy można zbudować społeczeństwo, które odniosło taki sukces jak to w sensie materialnym? I czy może się ono przekształcić? W przeszłości imperia nie były w stanie tego zrobić. Co powiedzieliby Rzymianie? Czy mogliby nam pomóc? Raczej nie. Dziedzictwo Ameryki jest rzymskie. Wszyscy ludzie, którzy pisali konstytucję, studiowali historię Rzymu. Chodzi mi o to, że Senat wywodzi się z Rzymu. I zawodzi nas tak, jak zawiódł rzymski Senat. Pewien grecki filozof powiedział, że rządy przechodzą przez kolejne cykle. Przechodzą od demokracji przez oligopol do dyktatury i upadają. Wiem, że rozmawiamy o Arystotelesie, ale właściwie to nie był Arystoteles, tylko inny facet. Nie, to był Arystoteles. To był Polibiusz. Nie pamiętam, kto to był. Założę się o pieniądze, że to Arystoteles. Ponieważ jesteśmy w Vegas, założę się o pieniądze, że to Arystoteles, ponieważ Arystoteles wymyślił definicję trzech rodzajów rządów i ich alter ego. Mamy więc demokrację, która gdy idzie źle, staje się rządami motłochu. Mamy monarchię, która gdy idzie źle, staje się tyranią. I mamy arystokrację, która gdy idzie źle, staje się oligopolem. Opiera się na pracy poprzednika. Jak nazywa się ten poprzednik? Musimy się tego dowiedzieć. Bogactwo zdobywano głównie dzięki wymianie handlowej. W magazynach pełnych towarów z całego imperium i spoza niego. Z bogactw i ogromnych zasobów imperium korzystała raczej garstka bogaczy niż wielu. Ta nierównowaga i nieodpowiedzialne zachowanie urzędników państwowych stały się głównymi przyczynami ostatecznego upadku Rzymu. Założyliśmy się z tatą i muszę sprawdzić, czy to ja mam rację, czy on. Chodzi o Arystotelesa. A więc pomyślałem, że Arystoteles opisał śmierć demokracji i to, co dzieje się z różnymi formami rządów, gdy upadają. W średniowieczu, zwłaszcza na początku i podczas przejścia do epoki średniowiecza, w późnej starożytności, nierówności społeczne pogłębiły się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Bogaci stawali się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Przyczyną tego mogło być Imperium Rzymskie i jego rząd centralny, który nie wspierał najbiedniejszej części populacji w przeciwieństwie do tego, co robił wcześniej. Ten sam wzorzec można zaobserwować w dzisiejszym społeczeństwie. Klasa średnia jest szczególnie dotknięta, coraz bardziej cierpiąc z powodu recesji, której doświadczamy od początku XXI wieku. E in particolar modo è il ceto medio che si sta impoverendo e sta sentendo sempre più gli effetti della crisi economica che stiamo attraversando dall'inizio degli anni 2000. Wiem również z Twoich opracowań, że upadek Cesarstwa Rzymskiego był przede wszystkim ogromnym, gigantycznym, olbrzymim, potężnym załamaniem finansowym. W pewnym momencie cesarzom skończyły się pieniądze. Istnieje wiele różnych teorii, dlaczego Imperium Rzymskie upadło. Myślę, że teraz wiemy, że przed upadkiem Cesarstwa Rzymskiego nastąpił długotrwały upadek gospodarczy, zanim niemieckie hordy przybyły i podbiły Włochy, a ostatecznie podbiły Rzym. Pytanie brzmi więc, co spowodowało ten długotrwały upadek gospodarczy? Dysproporcje między bogatymi i biednymi. Onistorus i Miliorus, którzy... Tak, teraz mówisz po łacinie.
Ogromne nierówności mogą nie być politycznie zrównoważone. Rządy finansują się poprzez dług lub podatki. W Rzymie zasadniczo starano się wycisnąć więcej zysków z okupowanych prowincji lub rozpocząć kolejną wojnę, aby osiągnąć zyski, aby nakarmić Rzym i nakarmić tych, którzy ogólnie zarządzali systemem. I myślę, że to jest wspólny mianownik, ponieważ dziś żyjemy w zupełnie innym systemie. Dziś to nasze banki centralne przeprowadzają operację ratunkową. Jedną z rzeczy dotyczących rynków finansowych, jedną z ich prawdziwych mocy jest to, że mogą one przenieść działania z przyszłości do teraźniejszości, jeśli istnieje wiarygodna polityka. W końcu większość tego, co robią banki centralne, polega właśnie na tym. Tak więc wielkie drzewa upadają z hukiem. Rynek może dostosować się do wszystkiego, o ile istnieje jasność, przejrzystość i uczciwość, a nie sądzę, abyśmy to osiągnęli. Było wiele rzeczy, które spowodowały ten problem, ale zasadniczo struktura Rzymu trzymała się mocno przez długi czas, aż w końcu zabrakło jej ekonomicznej siły i przywództwa. Politycy zostali kupieni, przed czym założyciele naszej republiki wielokrotnie nas ostrzegali, że jeśli staniesz się naprawdę bogaty i stracisz swój moralny charakter, to koniec. W tym miejscu jesteśmy. Ponieważ jesteśmy bardzo blisko momentu, w którym możemy zacząć powoli spadać, a jeśli nie będziemy bardzo ostrożni, będziemy spadać coraz szybciej, szybciej i szybciej, jak na kolejce górskiej. Być może będzie to świetna zabawa. Znasz starożytną przepowiednię, obyś żył w ciekawych czasach? Tak to się skończyło ostatnim razem. Tyle, że tym razem nie będą to tylko barbarzyńcy, ale cała planeta stanie w płomieniach. W wyniku zadymienia po najgorszym początku sezonu pożarowego, jaki można sobie przypomnieć, podczas gdy niektórzy szukają rozwiązań, inni chcą, aby ktoś był winny. Prawdopodobnie powinien zrobić sobie przerwę i pozwolić mu się uspokoić, odpocząć. Finansowa kreatywność jest częścią tego systemu, odkąd Holendrzy wynaleźli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i Lloyd's of London. Wszyscy uważali Berniego Madoffa za geniusza. Zagraniczni inwestorzy patrzyli na Stany Zjednoczone i mówili: Stany Zjednoczone są najlepsze. To najbezpieczniejsze miejsce na świecie, w którym mogę ulokować swoje pieniądze. To znaczy, mieliśmy już, nie wiem, 5-6 wydarzeń podobnych do biblijnych. Nadal je mamy, więc muszę zakwestionować zasadność wartości i rentowności mojej ojczyzny w perspektywie długoterminowej. Nieco ponad 7 lat temu przeszedł tędy huragan Sandy, wyrządzając dziesiątki miliardów dolarów szkód materialnych i od tego czasu Nowy Jork buduje więcej, większych, wyższych i droższych budynków, ponieważ to my, mieszkańcy, ponosimy koszty ubezpieczenia, jeśli kolejny huragan uderzy w Nowy Jork. Federalny program ubezpieczeń od powodzi to publiczny program ubezpieczeń. Jest on prowadzony przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego. Zapewnia ubezpieczenie przeciwpowodziowe dla praktycznie wszystkich właścicieli domów i małych firm w kraju. Jest to więc dość nietypowe rozwiązanie. W większości innych krajów istnieją prywatne rynki ubezpieczeń powodziowych, ale w Stanach Zjednoczonych tak nie jest. Jest to dodatkowa polisa subsydiowana przez rząd, więc wszyscy obywatele w pewnym stopniu płacą rachunek za właścicieli nieruchomości przybrzeżnych.
Aby zbudować ogromne osiedle mieszkaniowe na terenach zalewowych w Nowym Jorku, potrzeba oczywiście dużo kapitału. Podmioty miejskie w Nowym Jorku są bardzo zainteresowane dalszym promowaniem wersji Nowego Jorku, w której jak najwięcej dostępnych gruntów pozostaje opłacalnych dla dalszego rozwoju gospodarczego, ponieważ podatki od nieruchomości są tam tak ważne jak gdzie indziej. Pierwotny program federalny ubezpieczeń od powodzi miał na celu powstrzymanie budowy na obszarach bardzo wysokiego ryzyka. Obszary, w których woda przepływa z dużą prędkością, w szczególności drogi powodziowe wzdłuż rzeki, gdzie woda przepływa z taką samą prędkością jak rzeka. Obszary objęte strefą huraganu, gdzie nadchodzi fala uderzeniowa. Niemal niemożliwe jest zbudowanie naprawdę bezpiecznego budynku w obliczu 14-metrowej ściany wody napływającej podczas fali uderzeniowej. Istnieje wiele grup interesu, których to nie obchodzi, na przykład przemysł budowlany. Chcieliby zbudować dom na plaży podczas odpływu, o ile mogą go sprzedać, zanim nadejdzie przypływ. A kiedy już go sprzedadzą, oczywiście ryzyko ponosi teraz ktoś inny. Sposób, w jaki podmioty finansowe zabezpieczały kredyty hipoteczne w okresie poprzedzającym ostatni kryzys finansowy, wciąż trwa. Tak więc wszyscy wykonawcy budowlani chcą zminimalizować program powodziowy. Miasto chce go zminimalizować, chce obniżyć wysokości na mapach i walczyć z każdą mapą wydaną przez federalny program ubezpieczeń od powodzi. Powoduje to problemy, opóźnienia w realizacji, a może nawet brak realizacji. Gminy nadmorskie znajdują się na jednych z najcenniejszych gruntów w kraju, w związku z czym ludzie będą walczyć o ochronę swojej pozycji inwestycyjnej. Pomyślałam, że miasto nie wymaga ode mnie ubezpieczenia od powodzi. Mój pośrednik nie powiedział mi, że muszę mieć ubezpieczenie od powodzi. Szczerze mówiąc, nie patrzysz na mapy powodziowe, kiedy wprowadzasz się do nowej okolicy. Zakochujesz się w domu, a 85% ludzi w mojej okolicy nie było ubezpieczonych. Stany Zjednoczone są wyjątkowo narażone na budowanie na obszarach podatnych na katastrofy ze względu na naszą zależność od władz lokalnych, szczególnie w przypadku decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Jest to część fundamentu Stanów Zjednoczonych, praw stanowych i lokalnych, i w rzeczywistości ma wiele zalet, ale ma też poważną wadę, polegającą na tym, że władze lokalne są uzależnione od dochodów pochodzących z ich budynków, od mieszkańców, którzy budują i mieszkają w ich miejscowościach, a to oznacza, że wszyscy mieszkańcy korzystają z rozwoju. Polityka podatkowa w Stanach Zjednoczonych jest tak silnie powiązana z wartością gruntów, że jeśli wartość nieruchomości spada, to stawki podatkowe dostosowują się do tego, przynosząc mniejsze wpływy do podstawy opodatkowania, co oznacza mniejsze inwestycje w lokalne udogodnienia, szkoły i lokalny transport publiczny. W Teksasie nie mamy stanowego podatku dochodowego. To kolejny powód, dla którego warto tu mieszkać, ponieważ jest tu tanio, ale ludzie są opodatkowani od posiadanej ziemi. Istnieją mapy określające, gdzie wystąpi powódź 100 lub 500-letnia. Są nieaktualne i niedokładne. Nawet w branży ubezpieczeniowej nie są tak dokładne, jak powinny być, abyśmy mogli oszacować koszty związane z klimatem. Podmioty ubezpieczeniowe znalazły sposób na zawarcie polisy ubezpieczeniowej i jej zabezpieczenie oraz przeniesienie jej na rynki ryzyka kapitałowego, dzięki czemu nie są tak naprawdę obciążone ryzykiem, co oznacza, że są skłonne gwarantować coraz więcej nieruchomości, co sprawia, że ludzie mogą nadal budować w ryzykownych obszarach. Nie sądzę, by ktokolwiek chciał przyjść, obejrzeć dom, przejść przez słoną wodę i zdecydować się na zakup.
To moje gniazdo. W ten sposób mogę pomóc moim dzieciom i zapewnię sobie emeryturę. Ponieważ kupiłeś je w obszarze, w którym podnosi się poziom morza, być może to gniazdo nie jest już tak bezpieczne. Aby zamienić swoje gniazdo na gotówkę, musi być w stanie sprzedać dom. Ale teraz nikt nie ubezpieczy kolejnego 30-letniego kredytu hipotecznego. Co stanie się z Johnem? John stracił swoje oszczędności emerytalne, więc John jest teraz dosłownie bezdomnym. Ładny dom, który zamierzamy kupić na Florydzie na emeryturę, to był ich dom na Florydzie. Zamierzali przeprowadzić się do Alabamy. No dobra, nie przenoszą się. Nadal mogą przenieść się do Alabamy. Mogą mieszkać w przyczepie kempingowej. Powódź wymaga zaangażowania rządu Stanów Zjednoczonych w ten naprawdę osobliwy sposób. Ogień jest ubezpieczany prywatnie, więc to prywatni ubezpieczyciele. A to, co dzieje się z ryzykiem pożaru, polega na tym, że niektórzy z głównych ubezpieczycieli wypadają z rynku. Przy takich zdarzeniach jak pożary w Kalifornii, które mogą spowodować, że ubezpieczyciel wypadnie z rynku, jeśli ma zaległe zobowiązania, które przekraczają to, co może spłacić. Potem zaczęliśmy rozmawiać i powiedziałeś mi o kupnie domu w Sausalito. Więc co się stało? Zadzwoniliśmy do firmy ubezpieczeniowej 2 dni wcześniej. Daliśmy im znać, że finalizujemy transakcję za kilka dni. A oni odzwaniają i mówią, nie możemy ubezpieczyć tego domu. Jest na liście dzielnic, których już nie ubezpieczamy. Więc całe te dzielnice będą nieubezpieczone. A oni powiedzieli nam również, że nie wiedzą, czy będą ubezpieczać ponownie obecnego właściciela domu. To oznacza, że domy w całym stanie, warte miliardy dolarów, będą miały problem z ubezpieczeniem. Firmy ubezpieczeniowe ubezpieczają na okres 1 roku. Tak więc w miarę pogarszania się sytuacji, firmy ubezpieczeniowe zdecydowanie nie będą w stanie przyjść na ratunek tym właścicielom domów. Te utajone, ukryte zagrożenia klimatyczne, które mogą istnieć w różnych miejscach, na różnych rynkach mieszkaniowych, gdyby wybuchły, mogłyby zniszczyć cały system finansowy. W tej chwili ten dom jest wystawiony na sprzedaż za 49 tysięcy dolarów. W szczytowym momencie rynkowym jego cena wynosiła około 250 tysięcy dolarów. Nie tylko właściciele tracą swoje aktywa, ale także pośrednicy finansowi tracą swoje roszczenia wobec nich. To ci, którzy kupili sekurytyzowane kredyty hipoteczne i inne aktywa, które są z nimi powiązane, tak jak widzieliśmy to podczas kryzysu z 2008 roku. I o ile nie jesteśmy przygotowani na ciągłe wypisywanie tego samego czeku, musimy zacząć analizować, czy wystarczająco wzmacniamy media i infrastrukturę wokół tych domów, aby mogły przetrwać te burze w przyszłości. A może w rzeczywistości nie powinniśmy zezwalać na inwestowanie kapitału, który będzie podlegał warunkom zmian klimatu w negatywny sposób i musimy o tym pomyśleć. To naprawdę przerażająca rzecz, ponieważ nie wzmacniamy żadnej z naszych infrastruktur. To znaczy jeszcze nie. Są ludzie, którzy o tym myślą, ale nikt jeszcze tego nie zrobił. Z punktu widzenia firmy naftowej, większość głównych aktywów w Stanach Zjednoczonych, a właściwie na całym świecie, znajduje się na wybrzeżu. Z tego punktu widzenia obiekty te są równie wrażliwe jak ludzkie domy. W Zatoce Meksykańskiej znajduje się więc wiele infrastruktury morskiej, która dociera na brzeg do wielu rurociągów znajdujących się tuż przy linii brzegowej. W miarę erozji linii brzegowej, rurociągi te stają się coraz bardziej widoczne i podatne na uszkodzenia, przez co muszą być zakopywane głębiej lub otaczane infrastrukturą w celu ich ochrony. Rzeczywiście, wzmocnienie infrastruktury, media i pożary były z tym związane, lub rurociągi. Ludzie martwią się o to, jak je chronić w przyszłości. Natura będzie niszczyć fundamenty naszej gospodarki. Czasami jestem w takim miejscu i wyobrażam sobie, jakby to było przyjechać tu bez pieniędzy w kieszeni,
uciekając przed krachem gospodarczym. Mamy dużo ziemi, ale gdybym musiał tu przetrwać i nie miał pieniędzy na zakup czegoś, co zapewniłoby mi energię, jakiś sposób na zdobycie wody z dość suchej ziemi, podczas gdy kochamy dziewiczą przyrodę i lubimy wędrować po niej, polować, obozować na niej, wszystkie te rzeczy robimy dzięki technologii, którą kupiliśmy w sklepie. Namiot, pistolet, latarka, zapalniczka – te rzeczy są wytwarzane przez społeczności ludzkie w fabrykach, a nie przez ludzi w biegu, nie przez ludzi bez kapitału. Not by people on the run, not by people out of capital. It's all about capital. Wszystko kręci się wokół kapitału. Oto co się dzieje. Kapitał popłynie tam, gdzie może zarobić najwięcej pieniędzy dla swojego właściciela. Miasto takie jak to, które było miastem wydobywającym srebro, jest dobrym przykładem teorii żerowania, gdzie jeśli jesteś zwierzęciem i te rzeczy przekładają się również na świat ludzi, masz wybór między dwiema rzeczami, jedną, która jest łatwa do zdobycia i drugą, która jest trudna do zdobycia. Jeśli łatwa do zdobycia rzecz jest warta więcej, to właśnie po nią sięgniesz. Tak właśnie powstają miasta boomu, ponieważ w pewnym momencie srebro było naprawdę łatwe do zdobycia i coś warte, a potem, gdy rynek srebra się załamał, nie było już nic warte. Więc ruszyli dalej, by znaleźć kolejną, najłatwiejszą rzecz do wydobycia. Te wzorce kapitału nie zmieniają się w czasie. Kapitał zawsze będzie dążył do jak największego zwrotu, a gdy tylko ten zwrot przestanie się opłacać, wycofa się i przeniesie gdzie indziej. Sposób definiowania kapitału to pieniądze, które zostaną wykorzystane do stworzenia czegoś. Ludzie są bardzo krótkowzroczni. Patrzą tylko na to, co mają przed oczami i na portfel, który jest tuż obok, na to, jak będą zarabiać pieniądze w krótkim okresie. Jak leci, Frank? Rozglądamy się dookoła i widzimy, że to jest cały kapitał. To jest cały kapitał tego świata z siedzibą tutaj. I zakładam, że wszyscy chcą żyć po 2050 roku, więc musimy się zmienić. Czy dobijają się do twoich drzwi, by zainwestować? Nie. Musimy szukać odpowiedniego rodzaju inwestorów dla naszych projektów. A kiedy już znajdziemy odpowiednich inwestorów do ich realizacji, niezwykle trudno jest wygenerować taką ich wartość, którą inwestorzy od razu rozpoznają. Jeśli ktoś może zarobić 15% na instrumentach pochodnych, dlaczego miałby chcieć zarobić 5% na odnawialnych źródłach energii? Ponieważ mogliby skorzystać z ulgi podatkowej na inwestycje. Każdy chce zwrotu i każdy chce zmaksymalizować swój zwrot. A jedynymi grupami, o których wiem, że mogą dziś zmaksymalizować swój zwrot z projektów energii odnawialnej, są zamożne osoby, które mają pasywny dochód. Kogo uważamy za osobę zamożną? Myślę, że wielu Amerykanów uważa, że jeśli ktoś ma 500 tysięcy dolarów, to jest osobą zamożną. Mówię o ludziach, którzy mają setki milionów dolarów netto, czyli minimum 100 milionów dolarów netto. Powiedziałbym, że tak, ale niewiele osób. Może mniej niż 1% populacji ma tego rodzaju portfel inwestycyjny lub inwestycje generujące pasywny dochód. Tak więc, gdy na rynku nie ma inwestycji w technologie, które pomogłyby w rozwiązaniach klimatycznych, odnawialnych źródłach energii i czystej energii, to przenosi się to na cały cykl życia, cały strumień działalności gospodarczej. Lord Keynes, który był twórcą makroekonomii, zadał pytanie, dlaczego ludzie inwestują. I szczerze mówiąc, nie ma na to odpowiedzi. Nazwał to instynktem zwierzęcym.
Mogę powiedzieć, że ludzie mają awersję do ryzyka. A po 2008 roku, gdy jeżdżę na konferencje biznesowe i spotykam się z moimi przyjaciółmi, pytam faceta, który ma na koncie 100 milionów dolarów, nad czym teraz pracujesz. Odpowiedział, że jest po prostu szczęśliwy tam, gdzie jest. Ma dom w Meksyku i opiekuje się wnukami. A to znaczy, że nie inwestuje i nie podejmuje ryzyka. Nie tworzy miejsc pracy dla reszty z nas, przynajmniej nie bezpośrednio. To właśnie jest ten zwierzęcy instynkt, który panuje obecnie w zbyt dużej części społeczności biznesowej. Jedynym sposobem na zastąpienie go jest przywództwo rządowe. Kanał Erie, kolej transkontynentalna, kanał panamski, program kosmiczny, system autostrad międzystanowych. W żadnym wypadku grupa przedsiębiorców nie zebrała się i nie powiedziała: zbudujmy system autostrad międzystanowych. To było marzenie, które Ike przeforsował w 1955 roku, a które wynikało z badania przeprowadzonego podczas II wojny światowej i które wykazało, że autostrady są potrzebne ze względów bezpieczeństwa narodowego. To nie jest polityka partyjna. Nikt nie ma monopolu na prawdę, a nad faktami, które mają wpływ na ten kraj, musimy pracować razem. Stany Zjednoczone są bardzo podzielone. Mamy 50 stanów, jeden naród, wiele hrabstw, wiele regionów, dziesiątki tysięcy miast, z których wszystkie mają głos w sprawie tego, jak się sprawy mają. I trudno jest skłonić nas do współpracy przy niektórych projektach, chyba że wszyscy się zgodzimy, że jest to konieczne i czujemy pilną potrzebę, aby to zrobić. Jeśli australijskie badanie wojskowe, amerykańskie i brytyjskie badanie wojskowe są poprawne, mamy około 30 lat do upadku cywilizacji, jeśli nic nie zrobimy. Co, jak się domyślam, nie jest zbyt korzystne. Zgadza się. Są tacy, którzy twierdzą, że możemy być już po przekroczeniu punktu krytycznego, ale ja się do tego nie przychylam. Jeśli się pod tym podpisujesz, to praktycznie czyni to inwestycje w energię wiatrową i słoneczną bezprzedmiotowymi. Co jest najcenniejszą rzeczą na świecie? Najcenniejszą rzeczą są rezerwy ropy naftowej w ziemi. Jest warta więcej niż PKB Stanów Zjednoczonych, więcej niż giełda, więcej niż giełdy wszystkich krajów zachodnich. Ropa w ziemi. A ludzie, którzy mają tę ropę, chcą ją wykorzystać. Cokolwiek słyszysz o Arabii Saudyjskiej, mówiącej, że zamierzają wyjść poza gospodarkę opartą na benzynie, to pamiętaj, że będą się poruszać w swoim tempie i potrzebują tych petrodolarów, aby to osiągnąć. Koszty społeczne w tej chwili są znacznie wyższe niż koszty ekonomiczne wydobycia z ziemi. Musisz więc rozpoznać skutki społeczne i sprawić, by ludzie, którzy ją produkują i sprzedają, oraz ludzie, którzy ją kupują, ponosili pełne koszty jej używania. A to oznacza podatek. Ale nie zrobiliśmy tego nawet ze względów bezpieczeństwa, ponieważ realistycznie rzecz biorąc, dotowaliśmy przemysł naftowy przez 50 lat, obalając rządy, chroniąc dla niego szlaki transportowe, szlaki naftowe, więc nie mogliśmy tego zrobić nawet wtedy, gdy przyszło im zapłacić za własne wydobycie i bezpieczeństwo. To prawda, ale jednym z powodów, dla których nie mogliśmy tego zrobić, jest to, że tak naprawdę nie mieliśmy alternatyw. Inżynierowie pracowali pod ostrzałem przy gaszeniu rurociągów naftowych podpalanych przez wycofujące się wojska irackie. Tłuszcze zwierzęce i łój nie były już w stanie zaspokoić stale rosnącego zapotrzebowania na świece i smary. Olej wielorybi, który przez długi czas był głównym środkiem oświetleniowym, zaczął być coraz rzadziej wykorzystywany. Jednak zapotrzebowanie na sztuczne światło rosło.
W 1850 roku wynaleziono lampę zdolną do wydajnego spalania rafinowanego produktu z ropy naftowej. Na wczesnym etapie produkcji ropy naftowej do wiercenia i olinowania różnych urządzeń wykorzystywano energię parową, która prawdopodobnie była wytwarzana poprzez spalanie drewna lub węgla. Do pozyskiwania ropy naftowej używano więc drewna lub węgla. Dziś do pozyskiwania ropy używamy elektryczności. Używamy gazu do pozyskiwania ropy. Używamy więc jednej formy energii, aby uzyskać inną. $97,103,871 baryłek dziennie na całym świecie. Częścią tego wyzwania, z pewnością w krótkim okresie, o który się martwisz, jest modulowanie konsumpcji i dostosowywanie zachowań kulturowych. Ale ludzie o tym nie mówią, nikt nie chce nikogo winić. Jeśli chcesz obwiniać przemysł, przemysł istnieje, ponieważ ludzie kupują produkty lub używają ich. Są więc ostatecznymi konsumentami. Czy nałożymy na nich podatek węglowy? Czy będziemy ich karać? A może część tego zadania polega na tym, że wszyscy przyjmiemy na siebie odpowiedzialność? Zdecydowana większość naszego indywidualnego wpływu pochodzi z mieszkalnictwa, transportu i żywności. Są to naprawdę kwestie o charakterze strategicznym, których nie da się odpowiednio rozwiązać poprzez zmianę marki kupowanych ręczników papierowych. Musimy być świadomi, że nic nie przychodzi za darmo. Musimy być świadomi, że wszystko wymaga energii, cokolwiek robimy. Nie tak wygląda przestrzeń publiczna w USA, ale zauważyłem, że w Holandii wszyscy wszędzie jeżdżą na rowerach. I o dziwo, nie wymaga to benzyny. Nie. Pytanie brzmi, czy możemy zastąpić paliwa kopalne energią odnawialną? To bardzo podchwytliwe pytanie. Wywołuje liczne debaty, a ludzie złoszczą się, gdy zadajesz im to pytanie, ponieważ nie jest jasne, co masz na myśli. Jeśli chodzi o to, że energia odnawialna może zaspokoić ludzką chciwość, to odpowiedź brzmi nie. Jeśli chodzi o to, że energia odnawialna może wyprodukować wystarczającą ilość energii, abyśmy mogli przetrwać, to odpowiedź brzmi tak. Jesteśmy teraz w energooszczędnym domu, który przebudowaliśmy, a samo zużycie energii w naszym gospodarstwie domowym jest dwa razy większe niż przeciętnego Amerykanina. Nie mogę zliczyć liczby podróży, które odbyłam po całym świecie w interesach, ale te dwie podróże międzynarodowe były równe jednemu rokowi zużycia energii w moim domu. To naprawdę skłoniło mnie do zastanowienia się nad podróżami. To skłoniło mnie do zastanowienia się nad tym, co jem. Kolejną niespodzianką dla wielu osób jest to, ile energii zużywamy w systemie żywnościowym. W Stanach Zjednoczonych zużywamy 100 kwadrylionów BTU energii rocznie. BTU to brytyjska jednostka energii cieplnej. 1 BTU to mniej więcej wartość energetyczna zapałki kuchennej. Tak więc w Stanach Zjednoczonych zużywamy 100 miliardów milionów zapałek kuchennych rocznie. 10 kwadrylionów BTU przypada na system żywieniowy. Jednym z tych kładów jest żywność, która jest formą energii. Każdego roku 330 milionów Amerykanów spożywa 1 kwadrylion energii z pożywienia. Pozostałe 9 kładów przypada na resztę systemu żywnościowego. Jest to energia zawarta w agrochemikaliach, nawozach i pestycydach, oleju napędowym do traktorów, energii do chłodzenia, energii
energii do suszenia upraw w silosach, magazynach, transporcie, a także energii do gotowania w naszych domach. 3 lub 4 kłady z tego to po prostu łańcuch chłodniczy. Ciężarówki chłodnie, magazyny chłodnicze oraz lodówki i zamrażarki w naszych domach i firmach. Energia wbudowana w łańcuch chłodniczy systemu żywnościowego w Stanach Zjednoczonych to więcej energii niż zużywają całe kraje, takie jak Szwajcaria i Szwecja, łącznie w ciągu roku. Energia zawarta w jadalnej żywności, którą wyrzucamy, wystarcza również do zasilania całych krajów. Niestety wyrzucamy od 1/4 do połowy naszej żywności nadającej się do spożycia. Jesteśmy otoczeni przez wodę. Jaki jest związek między wodą a energią? Związek wody z energią jest dwojaki. Zużywamy dużo wody do produkcji energii. Używamy wody do chłodzenia elektrowni, używamy wody do nawadniania biopaliw, używamy jej do produkcji ropy i gazu, a także do wytwarzania pary w rafineriach. W rzeczywistości, jeśli spojrzeć w górę i w dół łańcucha dostaw energii, woda jest na każdym jego etapie. To jest miejsce, w którym powinna znajdować się woda. To nie jest krajobraz rodem z filmów fantasy o apokalipsie. To dzieje się teraz i jest rzeczywistością. Tak więc sieć może być obciążona, jeśli nie ma dostępnej wody do chłodzenia. Przynajmniej tak jak w przypadku większości dzisiejszych elektrowni, gdzie wykorzystują ciepło, a następnie potrzebują wody do chłodzenia. Jaka jest średnia żywotność paneli fotowoltaicznych? 20? Może nawet 30 lat? Chcę zainwestować trochę pieniędzy w twoją farmę słoneczną. Nie, dopóki rząd nie zaangażuje się w te kwestie, stawiając nas w pozycji pari passu z paliwami kopalnymi. Mam wielu przyjaciół, którzy działają w branży odnawialnych źródeł energii i jest naprawdę duży problem, jeśli chodzi o umowę zakupu energii. Masz wszystkie pozwolenia, masz nawet umowy o wzajemnym podłączeniu, z wyjątkiem tego, że firmy sieciowe opóźniają i nie wpuszczają ich do sieci. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że jednym z wyzwań jest to, kto ma dostęp do infrastruktury, a demokratyzacja infrastruktury jest sposobem na jej otwarcie, aby można było wprowadzić więcej rozwiązań. Jest to coś, co zrobiliśmy z telekomunikacją w latach 80. AT&T zbudowało wszystkie przewody i słupy i musieli otworzyć swoją infrastrukturę dla innych firm. Dlatego mamy teraz tak wiele firm telekomunikacyjnych i operatorów międzystrefowych, których wcześniej nie było. To samo mogłoby się stać z demokratyzacją infrastruktury elektrycznej. Więcej systemów byłoby podłączonych do większej ilości energii wiatrowej i słonecznej, a my dzięki temu mielibyśmy więcej technologii. I właśnie w tym przypadku planowanie długoterminowe i stabilne zarządzanie naprawdę mają znaczenie. Słyszę, że to nie jest problem technologiczny. To nie jest problem inżynieryjny, to problem inżynierii finansowej. Ubóstwo energetyczne, brak żywności, nierówność dochodów. Teraz do nas należy stworzenie polityki, która pomoże wypełnić tę lukę. W 1941 roku, kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, a ludzie oszczędzali puszki i aluminium, kobiety zrezygnowały z kupowania nylonowych pończoch i wszystko to zostało zrobione z myślą o wysiłku wojennym. Ale wojna była tuż przed nami. Młodzi mężczyźni byli powoływani do wojska i wysyłani za granicę, a ofiary wracały do domu, a teraz jest inaczej. Wymaga to tego samego rodzaju reorganizacji lub zaangażowania. To było wtedy, a teraz jest tak. Zapoznaj się z naszą nową serią rozwiązań, z milionami nowych rozwiązań i kolejnymi, które pojawiają się każdego dnia. Jeśli szukasz czegoś łatwego i w swoim przedziale cenowym, sprawdź nasze gotowe rozwiązania. Na przykład wymiana żarówki lub chodzenie pieszo do pracy lub nasze średniej wielkości rozwiązania, takie jak rolnictwo regeneracyjne lub cena emisji dwutlenku węgla. Lub z pewnością spodoba Ci się wiele zupełnie nowych rozwiązań o zupełnie nowym charakterze. Na przykład wyeliminowanie ryzyka klimatycznego z rynków instrumentów pochodnych lub akumulator o zasięgu 1 000 000 mil, który pojawi się już wkrótce. Jesteś teraz odpowiedzialny za politykę energetyczną Stanów Zjednoczonych i masz wolną rękę. Jak moglibyśmy dokonać transformacji? Ze względów bezpieczeństwa narodowego, ekonomicznych i środowiskowych istnieje wiele powodów, aby to zrobić. Musimy wzmocnić, ulepszyć i rozszerzyć naszą sieć. Może nawet z wykorzystaniem autostrad międzystanowych.
Mamy już odpowiednie prawa drogi i możemy umieścić linię nad ziemią lub pod ziemią, tworząc krajową sieć. A wtedy będzie ona rozciągać się i sięgać do słonecznych, wietrznych obszarów i będzie łączyć się z obszarami miejskimi. A kiedy już będziemy mieli sieć, będziemy mogli połączyć, co tylko zechcemy. Najpierw zbudujemy infrastrukturę, a potem pojawi się energia. Ale musimy ustalić cenę za zanieczyszczenie. Pieniądze z tej opłaty przeznaczymy na sprzątanie śmieci. Przyjmijmy więc, że Stany Zjednoczone emitują do atmosfery 6 miliardów ton CO2 rocznie. Powiedzmy, że jesteśmy skłonni zapłacić $30 za tonę, aby go usunąć. To daje, jeśli dobrze liczę, $180 miliardów rocznie. Brzmi jak dużo pieniędzy. To mniej niż wydajemy na usuwanie śmieci z miast. Dlaczego nie wydać kolejnych kilkuset miliardów na usuwanie odpadów z atmosfery? Weźmy CO2 i umieśćmy go w glebie. Zapłaćmy rolnikom, aby przenieśli CO2 z atmosfery do gleby. Musimy zwiększyć ten sposób myślenia o bezpieczeństwie narodowym. Jeśli masz strategię stworzoną z myślą o trwałości, musisz przyjrzeć się temu, co dzieje się w perspektywie długoterminowej i jest to absolutnie kluczowe. Potrzeba wszystkich form energii i zaangażowania wszystkich ludzi, aby przeprowadzić nas przez te transformacje. W przeciwnym razie nie sądzę, abyśmy mieli jakiekolwiek szanse. Próbuję pozbyć się tego samochodu, ale to jak rzucanie palenia. Nie jest łatwe. Jesteś tak przyzwyczajony do pewnych rzeczy, że jest to bardzo trudne. Rzymianie zrobili wiele złych rzeczy dla ekosystemu, ale nie zniszczyli go tak, jak my to robimy. FEMA szacuje, że każdy dolar wydany na łagodzenie skutków zagrożeń pozwala zaoszczędzić $4 na kosztach usuwania skutków katastrof. Tak więc już wydajemy pieniądze. Istnieje poczucie, że przygotowanie się na zmiany klimatu jest być może zbyt kosztowne, ale już wydajemy na to środki. Wydajemy je po każdej katastrofie. Kiedy dorastałem, był pobór do wojska. Każdy uważał, że ma obowiązek wobec kraju. Jeśli studiowałeś na uczelni wyższej, byłeś wcielany do wojska. Teraz jest inaczej. Zaufanie do rządu zniknęło. Obowiązek wobec rządu zniknął. Gdybyśmy mogli wziąć trochę tego ducha patriotyzmu i służby i odbudować je, robiąc coś dla środowiska, wszystko to jest zbudowane z węgla pochodzącego z atmosfery. Potrzebujemy 100 tysięcy młodych ludzi, którzy zrezygnują z części wakacji i naprawdę nad tym popracują. Moglibyśmy kontrolować chrząszcze sosnowe, które niszczą lasy. Moglibyśmy sadzić nowe drzewa. Ale powinno się to odbywać nie tylko za wynagrodzeniem, jako gwarantowana praca, ale także w ramach obowiązku każdego obywatela troski o ziemię. To właśnie chciałbym zobaczyć. Brzmi to tak, jakbyś próbował zainspirować całe pokolenie ludzi do poniesienia kosztów. Brzmi to jak coś, co powiedzieliby starsi panowie. To sprawiło, że chcę być lepszym wojownikiem dla jej dobra. Transformacja jest potencjalnie ekscytująca, ponieważ możemy myśleć nie tylko o utracie rzeczy, których zawsze chcieliśmy, ale także o odpuszczeniu rzeczy, z których być może nie czerpiemy korzyści. Możemy stracić, by przekształcić się w coś innego. Nie jest to rodzaj pewności, że wszystko będzie dobrze, ale istnieje możliwość, że rzeczy będą musiały się zmienić w naprawdę dramatyczny sposób. Historia uczy nas, że istnieją różne cywilizacje, różne gospodarki i sposoby handlu. Dlatego średniowiecze było po prostu innym rodzajem gospodarki. Oczywiście dostosowało się do braku zasobów, ale to również doprowadziło do nowego sposobu myślenia i podejścia do życia. Dlatego staramy się zróżnicować rodzaje upraw, które chcemy zasadzić, a także współpracować z programami ochrony przyrody, aby pomóc zachować gatunki i siedliska. Pozwalamy naturze podążać swoim torem i przywracać gatunki, których potrzebujemy i których uprawy faktycznie potrzebują, aby były wydajne. Nie chcemy huraganu ani burzy tropikalnej. Plony są już przygotowane. Chcą iść naprzód i dokończyć.
Ludzie chcą wiedzieć, skąd pochodzi ich żywność. W pewnym momencie może ludzie będą chcieli wiedzieć, gdzie mieszka ich bankier i kim on jest. I czy mam z nim takie relacje, że kiedy potrzebuję pieniędzy na naprawę czegoś, to może znajdę kogoś, kto mi pomoże. To znaczy, że nie chodzi o to, że rząd mówi bankom, co mają robić, albo mówi nam, co możemy zrobić. Chodzi mi o to, że wciąż jest wiele możliwości. Powinniśmy mieć mniejsze banki, zasadniczo je podzielić, a nie doprowadzić do tego, by były zbyt duże, by mogły upaść. Jeśli popełnią błędy, powinny upaść bez powodowania całkowitego kryzysu systemu. Prawdopodobnie należy również wprowadzić zasady, które uniemożliwią sektorowi finansowemu tworzenie w ramach samego sektora finansowego tak dużego dodatkowego zadłużenia. Musimy jakoś wyeliminować tę niedoskonałość rynku. Jeśli chcesz mieć instrument pochodny, jeśli chcesz zabezpieczyć swoje ryzyko, dobrze, ale musisz posiadać dostęp do aktywów bazowych. Pamiętam, że po wielkiej powodzi na Florydzie oglądałem w telewizji wywiad z facetem, który powiedział: mój ojciec odbudował dwa razy, mój dziadek odbudował dwa razy. I dodał: ja też zamierzam odbudować. A reporter odwrócił się do kamery i powiedział: to jest amerykański model. Pomyślałem, że reporter powinien powiedzieć, że to głupie. Nie można robić tego w kółko, to definicja szaleństwa. Zasadniczo to zaufanie do zarządzania pieniędzmi i zaufanie do przyszłej produktywności kraju sprawia, że mamy zaufanie do waluty. Nie pomysł, że w rezerwie federalnej kryją się jacyś baronowie złota. Istnieje więc punkt oporu, w którym rządy nie będą miały dostępu do kapitału, aby rozwiązać ten problem. Obawiamy się, że jeśli nie będziemy już w stanie ratować systemu, upadnie on i wywoła ogromne skutki uboczne. Nadzieja, i zabrzmi to nieco cynicznie, ale myślę, że nadzieja polega na tym, że prawdopodobnie będziemy mogli uporządkować nasz system dopiero po krachu. I myślę, że historia ludzkości jest taka, że nie będziemy w stanie dokonać naprawdę fundamentalnych zmian w sposobie, w jaki żyjemy i w sposobie, w jaki się organizujemy, bez takiego krachu. Nikt tego nie chce, a ja jestem ostatnią osobą, która tego chce. Ale jeśli pomyślę o latach 30. ubiegłego wieku, a jestem Niemką, pomyślę o tym, jakie mogą być reperkusje poważnego kryzysu, dochodzę do wniosku, że po prostu nie wiemy, jak wydostać się na drugi koniec tunelu. Kiedy dojdzie do zmian klimatycznych, pojawią się prawdziwe problemy i, jak powiedziałeś, pojawią się prawdziwe deficyty, pojawią się prawdziwi migranci i to jest to, co naprawdę będzie problemem, ponieważ nastąpi to po upadku odwróconej piramidy. A wtedy to będzie jak proszenie Somalii o walkę ze zmianami klimatycznymi. A więc krytykujesz nas za to, że nie stawiamy czoła rzeczywistości i nie dostosowujemy się do niej? Zgadza się. Moja odpowiedź brzmi: wciąż wierzę w demokrację. Wierzę, że możemy to zrobić jako naród. Wierzę, że możemy to zrobić jako społeczeństwo. I wierzę, że możemy wykorzystać instytucje Stanów Zjednoczonych, które bardzo dobrze służyły temu krajowi przez ponad 200 lat, i przenieść się do XXI wieku i nadal pomagać ludzkości iść naprzód. Mamy prawie wszystkie narzędzia i wszystkie zasoby finansowe oraz wszystkie instytucje, które mogłyby rozwiązać ten problem. Jest to rodzaj wyzwania, które może zjednoczyć ludzkość w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie byliśmy zjednoczeni. Chciałbym, żeby było więcej rozmów, więcej facetów po przeciwnych stronach rozmawiających ze sobą. Ponieważ każdy z nas czuje, że są ludzie, którzy czują się zupełnie inaczej niż my, którzy są tak samo uczciwi i tak dalej. Ale powinniśmy się spotkać. Jeśli spotykasz się z takimi ludźmi, okazuje się, że różnice zdań są dość niewielkie. Ludzie w większości zgadzają się w 95%. Istnieją jednak siły kulturowe, które chcą wyostrzyć i spopularyzować te różnice zdań.
To kwestia ludzkiej natury. Więc co jest skuteczne? Powiedz mi, co się opłaca? Na co zwracasz uwagę, gdy dzieje się to wokół ciebie? Konflikt, konflikt i konflikt. Zgadza się, to prawda. Stworzenie tego rodzaju dialogu między ojcem a synem, tej miłości, oznacza, że to jest moje dziecko. Musicie prowadzić szalone rozmowy. To podstawa demokracji i kapitalizmu. Nie, nie zgadzam się z tym. Koniec.